Wcześniej grałem w kilku innych zespołach. E, między innymi była to Trauma, mm -hmm. Decapitated, Decrepit Birth i Cryptopsy. Sotot. Redentor. No nawet Kuba teraz, jak załatwiali na wizyjskie well, wszystkie te stanie artystyczne, na wiesz, na miesiąc to było tyle papierologii i udowadniania wszystkiego, że jesteś wystarczająco dobrym człowiekiem, legitnym. Nawet do tego stopnia, że oni stare pytali nawet skąd Kuba Znajuska, jakiś stare, czemu on jest jego perkusistą? Nie to były takie rzeczy, wiesz. Bardzo podoba mi się to, co Owen zrobił, to, co mhm. wy zrobiliście, że przez prawie tam dekadę pracowaliście nad tym, żeby robić muzykę. A. Czy to tak faktycznie wyglądało, jak ludzie opowiadali, jak pisał Marek? Czy Tajlandia okaza okazała się taką, jaką sobie ją wyobrażałeś wcześniej, czy...? Nie, A. na przykład Tajlandię nie można porównać do, do Polski, nie? Do Polski można bardziej porównać, nie wiem, Chinę albo Koreę Południową, czy coś takiego. Mm -hmm. Siema, witam w, w, w odcinku, nie pamiętam już w którym, Dzikich Rozmów. Jest z nami dzisiaj, jest to bardzo wyjątkowy odcinek z wielu względów. Po pierwsze, pierwszy gość za granicą, po, po drugie, pierwszy gość nieperkusista, ale no właśnie, może nas gość sam przedstawię najlepiej. Konrad Rosa, siema. Siema, siema Szmaczek. Kądziu, no właśnie, dla tych co Cię nie znają, ja Cię znam bardzo dobrze, mhm. co, kim jest Konrad Rosa i jaka jest jego głównie podróż muzyczna tak naprawdę? Może od tego zacznijmy. Mhm. Jestem gitarzystą obecnie w zespole Planets. Jest to stosunkowo nowy zespół w składzie Jay Obrowski, mm -hmm. Bartłomiej Perwejnis i Konrad Rosa. Wcześniej grałem w kilku innych zespołach, między innymi była to Trauma, mm -hmm. Decapitated, Decrepit Birth i Cryptopsy Sotot Redemptor. Sotod. Wcześniej. Było tego, tak. no, no, zawsze metal właściwie, nie? Tak z tego co. Tak, zawsze, zawsze metal, metal. No. Ale myślę, że teraz e, mój e, nowy zespół Planets jest to coś spogranicza e, e, metalu i innych gatunków. No właśnie, czy, nie, czemu jest to, stary? nie jest to czysty no, metal. Czemu, czemu taka zmiana? W sumie jest 20 lat twardo, nie? Waliłeś? Mm -hmm. No, def Ta, i no ponad ponad mm -hmm. 20 lat grałem. Myślę, że nie, no wiesz co. Jak przyjechałem do Tajlandii pierwszy raz, no. znaczy jak tu się przeprowadziłem w 2014 roku, to e, chciałem zacząć grać inne rzeczy. I e, pamiętasz e, jakieś tam numery, które razem nagrywaliśmy? Tak, to już, 7 lat temu czy coś. Tak, no? w tym no. już było dużo mniej metalu. No. E, I dużo in, innych gatunków muzycznych. E, no i po prostu, wiesz co, dzisiaj staram się nie myśleć o tej muzyce, którą gram, czy to jest metal, czy to jest progresywny rock, e, tylko po prostu, czy to jest to, co teraz mi gdzieś tam gra w środku, no, no. czy nie. Więc wiesz, może będzie tak, że nie wiem, za, za, za rok, czy za dwa lata bym chciał nagrać jakąś totalnie ekstremalną płytę. Jeśli tak będzie, to tak zrobię, nie? Ale wydaje mi się, że też e, ekstremalna muzyka dla mnie dzisiaj znaczy. Trochę więcej niż po prostu blasty, i wiesz, podwójna Szybkość stopa i coś tam, nie? W tempie 260 I... uderzeń na no, minutę. No. Myślę, że ekstremalna muzyka to też są po prostu emocje i, i inne rzeczy, które kontrastują ze sobą, nie? Kumam, to nie musi być brutal. Ale tak. przewidujesz taki, myślisz, jeszcze właśnie powrót do, że kiedyś jeszcze nagrasz płytę taką w Pierdol po prostu o zteriwy, czy, czy nie wiesz no, nie masz pojęcia? Wiesz co, ale w, wczoraj no. ci puszczałem nową Epkę Planet tak. i nie no. puściłem ci jednego numeru. Okay. No to. Dwu, nie puściłem ci dwóch takich okay. ciężkich numerów, Możemy posłuchać po tym podcaście. No to myślę, że tam są bardzo wyraźne elementy tego, okay. co robiłem wcześniej. Okej. Okay. czy znaczy, no nawet to, co wczoraj puszczałeś, to jest taki cynikowy. No, cynik nie jest może brutalny, no ale jest Aha. to wciąż jakiś progresywny death metal. Tak. E, a właśnie, no tak mówisz o ekstremu i emocjach, to, to metal co ci dawał, stary? Co, co ty przez te 20 lat ci <laughs> Wiesz co? E... Wydaje mi się, że to było jakieś takie ujście tej energii, prawda? No. Ehm, to też nie, emocja nie, jakaś, nie? Tylko... Już co, mnie zawsze, no. zawsze mnie pasjonowało coś takiego skrajnego. Jak byłem, byłem dzieckiem, to jedno z moich pierwszych e, wspomnień e, to jest e, mecz żużlowy, na który poszedłem ze swoim mm -hmm. tatą, tak? Miałem okay. wtedy, nie wiem, trzy czy cztery lata. Mm -hmm. e, bo jestem z Gorzowa i tam jest no. stał Gorzów. <laughs> Pozdrawiamy no. Gorzów. Pozdrawiamy e, Gorzów. Tak i wiesz i... I, I to mi się strasznie spodobało, ten, nazywa, Czarny Sport, jest, jest ekstre, okay. ekstremalny sport. Później Formuła 1. No. E, też z moim tatą oglądałem, wiesz, Arton Senna, Michael Schumacher i... to, Bo to tak bardzo, to już, ja pamiętam, że teraz jesteś wkręcony, nie? W F1, tak. a to już... Byłem jako dziecko. Bardzo dawno, tak? Okay. Mój, no. mój tata mnie gdzieś wkręcił no. w, w sporty motorowe, mhm. sen, nie? Mhm. E, w sensie, że byłem jakimś tam fanem, dzieckiem fanem tych sportów. Okay. E, no, i, no i później gdzieś to się przełożyło na muzykę. Okej, okay, czyli szukanie takich jakichś po bandzie czegoś. Mm -hmm, mm -hmm. I myśl, mm -hmm. myślę, że, że, że to, to chyba było. I nadal jest, wiesz, bo nadal no. lubię tę muzykę. No. Myślę, że nadal wykonuję tę muzykę. No. Może w, w mniej ekstremalnej odsłonie, ale moim no zdaniem nie do końca, bo jak tak mówię, ten kontrast, wiesz, jak utwór się zaczyna i kończy na blastach. To dla mnie dzisiaj już nie ma w tym nic ekstremalnego. To jest raczej coś okay. trochę nudnego, mm. nie wiem, oklepanego i tak dalej. Czy wiadomo, są pewne klasyki mm. i wiesz, wraca się do tego, ale, ale tak to dzisiaj widzę. No. Mm. A co jest dla ciebie takim, no nie wiem, właśnie, bo, bo tyle obracałeś się w tej muzie i masz ogromne pojęcie, tyle też grałeś. Mm -hmm. Co dla ciebie na dziś dzień by było takim ekstremalnym metalem? Czy czymś, co byś powiedział, że jest tak wyróżniające się pod tym kątem właśnie pchania tych boundaries? Wiesz. Brutalności, czy coś, czy masz jakiś taki band? Ale mówisz, yy, to, co się obecnie dzieje w metalu, czy w ogóle to, co się działo przez ostatnie dekadów. Obecnie. Czy, o, czy to dla ciebie obecnie jest. Dla, dla ciebie może obecnie, nie? Mhm. To może być stary band, tylko. Jakby jesteś tyle w tym omielony, to co jest według ciebie ekstremalne, tak mi się teraz powiedzieć? Wiesz co, no, ostatnio no. byłem na koncercie zespołu, w którym chwilę grałem, no. Cryptopsy. No, to jest Kanada, tak? Tak. Mhm. No i no, to było bardzo brutalne. Okay. I słuchałem ich ostatniej płyty i widziałem ich na żywo, e, wiesz, flow to jest niesamowity perkusista. Matt, e, też zajebisty e, wokalista. Mhm. E, no i myślę, że to jest na pewno. A to jest techniczny death? Czy ja tak, no tak, tak? tak to się chyba nazywa. No. Techniczny, mhm. techniczny death. To jest, to jest na pewno muzyka ekstremalna, na 100%. Mhm. Okay. Ja na pewno czuję, że to, no. co oni teraz robią, jest nadal autentyczne, jest, e, jest ekstremalne. No. A, a wcześniej jeszcze może nie wiem. Cattle Decapitation. To, to taki już super szybkie, chyba, co? Flesh God no. Apocalypse. Wiesz, pom, jakby, symfo, pop, symfo tak, no. jakaś symfonia mhm. do tego, oczywiście jakieś mhm. wiesz, chore tempa i no jak, jak myślę o ekstremalnej muzyce, powiedzmy w wymiarze współczesnej, nowoczesnej, mhm. to te zespoły przychodzą mi na myśl. No. Stary, mhm. kiedy grzałeś ostatni koncert? <noise> ostatni koncert mhm. to musiało być chyba The Birth, jakiś festiwal chyba we Francji. Okay. 2013 rok. Ja lato. pierdziele. Uh -huh. Wow, to grubo uh -huh. stary. Tak, tak. No, tak. Ale to, to był, Czekaj, bo to jest. O ile fans, się nie o ile no. mnie pamięć nie myli, ale Chyba no. tak. To było z Crystal nie zagrałem ani jednego koncertu, po okay. prostu pracowaliśmy w studiu e, w Kanadzie. Uh -huh. e, tak. uh -huh. A The Creepy Breath jest z, 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 z jest w tym kraju? Z Stanów, są, Stanów tak? e, sa, no. Santa Cruz. I w sumie miałem do ich dołączyć, bo dostałem no. od nich oficjalną propozycję, żeby dołączyć do zespołu. Ale no wiesz, jakby jak zaczą zacząłem gadać tamtych menadżerkom i tak dalej, mm -hmm. no to nie jest takie proste, żeby przeprowadzić się, nie wiem, jak jest teraz, ale mm -hmm. to był rok 2013, żeby przeprowadzić się, wiesz, po to, żeby grać w jakieś desmatono zespole. Co innego, gdybyś grał w jakimś mainstreamowym zespole. No, no. Pewnie tam byliby odpowiedni prawnicy i zaplecze, żeby zawsze to zorganizować. z tego, co słyszę, wasze te artystyczne, to. Nawet no. myślę, że pojechać na trasę to nie jest takie proste, nie? Też mhm. ja tego nigdy nie organizowałem, bo to zawsze ktoś no. odpowiedzialny za to robił, za to. A Tak, ale tak. No. No nie, no to jest mega ciężkie nawet, yy, no no nawet Kuba teraz, jak zatwierdzili na widzów, wszystkie te stany artystyczne na wiosnę, na, wiesz, na, 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 na miesiąc to było tyle papierologii i udowadniania wszystkiego, że jesteś wystarczająco dobrym człowiekiem, legitnym. Nawet do tego stopnia, że oni stary pytają nawet skąd Kuba znajuzka, jakiś stary, czemu on jest jego perkusistą, nie? To były takie rzeczy, wiesz, to jest trochę trochę chore, no bo no, jedziesz tam w sumie. No i im robisz też siano, nie? No wiadomo, ludzie przychodzą na koncerty i tak dalej, wiesz. Wspomniałeś Kubę Żyteckiego. Tak. No to jego pierwsza stolowa płyta to jest ekstremalna muzyka. Okej. Okay. We'll Wishful wish of us proof? Coś o nie? No, ra razem myślę, że tak. jesteśmy fanami tej płyty tak, i się tak, to jest się no. tymi, tymi utworami. No. To jest na pewno ekstremalna muzyka. Dobra, wracamy po przerwie na oksy. Stary, a myślisz, że zagrasz jeszcze koncert? No oczywiście. Zagrasz, okej. Okay. Myślę, że tak, ale wiesz no. co? Bo wczoraj gadaliśmy też o, o Twojej współpracy z Owainem, prawda? Tak, tak. I wiesz, i bardzo podoba mi się to, co Owain zrobił, to, co no. wy zrobiliście, że przez prawie tam dekadę pracowaliście no. nad tym, żeby robić muzykę, yy, pokazywać ją światu, jakby budować jakiś fanbase, i dopiero potem. Okay, Jak już to yep. wszystko było zrobione, jedziecie na trasę i na każdym koncercie, gdziekolwiek, nie jest czeka na, czeka na was ludzie, czeka na was publiczność. No. Więc na, na, tej, na tej zasadzie myślę, że tak. Jeśli coś takiego, jeśli do, dojdzie do tego punktu. Albo jeśli nie dojdzie, no to pewnie w jakichś innych okolicznościach. No na pewno, bo wiesz, ja cały czas jestem aktywnym muzykiem. W sensie to jest moje zajęcie y, główne w ciągu dnia, no. albo jedno z głównych. Więc, no i wiesz, planet jakby w online czy gdzieś tam publicznie istnieje od, od roku, więc to jest jeszcze bardzo młody zespół. Teraz jesteśmy w trakcie kończenia drugiej epki. Was jest trójka, to nie? Trójka Tak. Tego. Mhm. I to jest stały. Znaczy, stały od, od miesiąca czy iluś tam, tak? Nie, nie wiem, ile jest właśnie to z to wami, ale... Znaczy, wiesz to stały, skład, to... stały skład to jest na pewno ja i Jay Obrowski no. i niedawno, w okolicach listopada, zeszłego roku dołączy do nas właśnie e, Bartek Prywenis. Mhm. E, gra na basie bezprogowym, więc myślę, że to też będzie coś ciekawego. Znaczy Spoko. dla mnie to jest ciekawe i, i, i wspaniałe w sumie. To no. jest niesamowity basista. E, I tak, i w tym składzie trzyosobowym e, no. myślę, że będziemy kontynuować pracę nad kolejnymi wydawnictwami. Teraz kończymy epkę. Myślę, że kolejny będzie Longplay. Bo już jest parę songów na. Nie? na... Jest cała epka, no? Cała epka. Tak. Okej, okay. to jest to, co. To jest... Nie, to dobra, to jest to, co. Kiedy to. Kto cię miksował, stary? Kuba, że to jest. Kuba, tak? Okej, okay, okay, no. <grym> tak. I wtedy to była wasza dwójka tylko, nie? Kto, wtedy kto basy? Wtedy była i ja robiłem basy. Mhm. No i Kuba też trochę pomógł z elektroniką, e, jakiś, no. częściowo jakieś tam aranże. E, on nadał temu, wiesz. E, Sprinkle on kumam, top. Kumam. Do, do, I... do, do, wystarczy, że dotknie i, tak, i tak. działa. Stary, teraz trochę o, odlecę tak bokiem, bo ja, no. No, dla widzów, to, to ja właściwie Konrada znam stąd, że Konrad grał z moim bratem właśnie kilku zespołach tak naprawdę, chyba nawet nie, czy tylko Sotot razem z Piotrkiem? Z Piotrkiem Sotot? Sotot, ale grałem jeszcze w Krakowie w zespole Redemptor. Redemptor, no. E, no właśnie, ja, ja ciebie widziałem, wiesz, będąc 16-latkim gówniarzem, jarającym się metalem, przyjechałem z Radomia do Krakowa i wygraliście. Wygrali, uh -huh. I pamiętam, że wtedy byłeś taką legendą, nawet jak mi brat tobie mówił, że raz, że, że Kondzio Wiertara, że ma tak szybką prawą rękę uh -huh. e, na gitarze, jak nikt inny w Krakowie, oprócz Wacka, może. Uh -huh. e, no właśnie, i pamiętam, że, że wtedy usłyszałem taką historię troszkę o tym o takim spełniającym się twoim marzeniu, co wtedy było jeszcze niespełnione, a potem się udało, czyli granie w tych kapach. Uh -huh. Jakby stary, bo to, to się wydaje zajebista i piękna historia, nie? Że, że miałeś taki kiedyś taki sen wiesz, do spełnienia wszedł w banie, i ile zajęła realizację tego? I jak to wyglądało? <laughs> wiesz, to on, myślę... I czy sen okazał się tak zajebisty, ale to może innym razem? <laughs> myślę, że to wszystko się stało, kiedy usłyszałem pierwszy raz muzykę, wiesz, The uh -huh. to To były ich demówki The First Dent. Chyba na kasecie jeszcze. I wiesz, i, i jak usłyszałem. Do demówki, a tak wcześniej to The First band, mm -hmm, no. mm, Tak, tak. No. Znaczy, już, już wtedy była chyba nagrana ta płyta Winds of Creation mm. i chyba Nihility było nagrywana albo już było, nie wiem, no gdzieś tam. Miałem wtedy, nie wiem, z 15 lat i to musiał być rok 2000, coś takiego, może trochę wcześniej, no. Okay. I wiesz, i po prostu słyszałem pracę gitar. Słyszałem no. ten tę płytę, tę muzykę i gitarę i mówię, wow. To tak grać, nie? Znaczy nie, to, jest, to było najlepsze, to wtedy była najlepsza Topka. muzyka, jaką mm -hmm. słyszałem i jak jeszcze, wiesz, jak otworzyłem buklet i zobaczyłem wiek muzyków i tak dalej, <grych> no to... to się z... da zrobić, nie? To znaczy, się da nie to, to... Ile oni wtedy mieli? Znaczy wiesz to jak nagrywali no. tedy mówki, no nie wiem, nie chcę niczego przejnać, mm -hmm, ale tam, no mm -hmm. wiesz, WOG miał pewnie 15 lat albo mniej E, no. Tak. No i wiesz, i myślę, że nawet te demówki, jakby no, deklasują większość, większość muzyki, e, tej, która tam. Znaczy instrumentalnie, że gitarowo, nie? To, no. to była no. rzecz. Ja, no, tak. te, te pierwsze są najlepsze dla mnie, nie? w sensie naprawdę. Te stare dekapy, wszystkie uh -huh. takie jeszcze bardziej progresywne, to były dla mnie ulubione. chyba najbardziej też takie wymagające gitarowo, nie? Bo tam się mega działo. Czy wiesz, no to jest kwestia gustu. Mhm. Uh -huh. e... To ja lubiłam od Wiesz <laughs> to zawsze to było nihility, okay, prawda? Czyli okay, jakby ten no. drugi ten, ale no chyba, chyba tak. I może no. dzisiaj z czasu organic, okay. organic hallucinosis. To jest chyba no, taka rewolucyjna płyta, nie? Kumam. Stary, no dobra, i wtedy co, miałeś 15 lat, usłyszałeś pierwszy raz? I, no bo ja wiem, że miałeś takie właśnie marzenie, mhm. które się spełniło, że, żeby właśnie zagrać w dekapach mhm. i co, od razu ci się odpaliło, że motor w ogóle, żeby ćwiczyć i żeby być lepszy w takim muzie i że... Znaczy wiesz, no, mhm. na pewno odpalił mi się gdzieś wtedy motor, żeby, okay, mieć swój band mhm. tak, e, i, i grać, ale żeby po prostu jak najszybciej wydostać się z mojego rodzinnego Gorzowa do Szczecina. Tam grałem w takim innym zespole, który się nazywa Dished, bardzo dziwna okay. nazwa, ale no, no zajebisty band. Mhm. I to już też taka muza. Bruta, brutal mhm. Death. Mhm. Mhm. No. I stamtąd Kraków. I, I też gdzieś tam miałem w głowie dwa będy, gdzie no marzyłem o tym, żeby móc grać. No, skeptyk i mm -hmm. Decapitated. Mm -hmm. Skeptiku grałeś? Nie, Nie, nie. ale nie. miałem mm -hmm. przyjemność e, mm -hmm. kilka lekcji z Jackiem, mm Hiro, -hmm. tak sam kilka lekcji z Wogiem, że to sporo dało. No. I ile miałeś lat z tego? To już, to już miałeś troszeczkę, nie? 20, 25. Mm -hmm. Okej, okay, 25, no. Mm -hmm. I jak to, jak właśnie dla kogoś, kto, powiedzmy, miałby takie marzenie do swojej jak takie rzeczy się robi? Po prostu kręcisz się wokół tych gości, mm -hmm. czy mm -hmm. zapierdalasz na salce, żeby być szybkim i... przecież znaczy, wiesz co, wiesz, wydaje mi się, że to mm -hmm. w ogóle był przypadek trochę, bo mm -hmm. okej, okay, no, okej, okay, jak przyjechałem do Krakowa, to strasznie mi zależało na tym, żeby, żeby wiesz, e, poznać woga mm -hmm. i... i e, i pracował wtedy w sklepie z Danielem Kesslerem, w sklepie muzycznym. Na no, Opolskiej. Tak, tak. No, e, i, no. no i po prostu pewnego razu Daniel mi przedstawił woga, i jakieś może parę miesięcy później w ogóle wynajmowałem wogowi pokój u siebie w Krakowie. Znaczy okay. ja wynajmowałem mieszkanie i jemu podnajmowałem, bo tam potrzebował coś wynająć na parę miesięcy czy coś, nie? No i potem jakieś lekcje, jakieś lekcje gitary, oczywiście z których bardzo dużo mm -hmm. wynosiłem, ale też myślę, że celem tego było, wiesz, Sticker around. W circle, nie? Hmm? Gdzieś tam. No. Ale wiesz, no. E, no to wiesz, to było marzenie, ale to ja nie miałem te, takiego. Wiem, to nie było na tyle konkretne, że tak, tam, to, to jest tak, super, ale. Wiesz, no... to chyba nawet tego mhm. nie artykułowałem jakoś specjalnie. Wiesz, gdzieś tam z tyłu głowy to było, nie? Że, kurde, jeżeli kiedyś byłaby taka opcja. No i, w, i wtedy, jak właśnie Filip odszedł, e, mhm. z dekapów, to. E, zadzwoniłem do, do Jacka, wokalisty Sotot, nie wiem, w jakiejś innej sprawie, i wiesz, on się pyta: e, Kurczę, widziałeś, że dekapieszkałem basisty? Ja mówię: No, widziałem. No i co? Mówię: No, no nic, no co? No, a nie myślałeś o tym? Ja mówię, że przecież ja nigdy na basie nie grałem. A wiesz, tam kiedyś może trzymałem bas mm -hmm, w rękach mm -hmm, i coś tam mm -hmm. dogrywałem w, w jakiejś sesji Sotot, czy coś takiego. I on mówi, no ale przecież miałeś lekcję z Waskiem, jakby uwielbiasz ten zespół, jakby to jest gdzieś tam główny, wiesz, wpływ na twój styl. Dlaczego, dlaczego miałbyś nie spróbować? Zajebiste pytanie. No. I wiesz co, i rozłączyłem no. się z nim i zadzwoniłem do Woga, co nie? Okej. Okay. Super, I, no. i on Pod, mówi... Podziękujmy Jackowi z tego tak. miejsca, nie? Pozdrowienia no. dla Jacka. Mm. Sotot. To. E I zadzwoniłem sobie do Woga mm. po tej rozmowie. No i okazało się, że on nawet brał mnie pod uwagę. Yy, tylko myślał, że jestem zajęty tam swoim życiem zawodowym, prywatnym. No ale wiesz, yy, nie byłem na tyle zajęty, żeby. Yy, powiedzieć nie. Że, tak, mm -hmm. więc, więc tego samego wieczoru pojechałem do kogoś pożyczyć bas. Nie pamiętam już do końca, bo, bo po prostu dostałem zadanie, żeby nauczyć się tam paru numerów. Tuż tego wieczoru zacząłem się uczyć. No i. K przez kilka dni nauczyłem się. Znaczy, przełożyłem sobie parę numerów, mm -hmm. które znałem na gitarze nie, na bas. Eee, no I, i po prostu później mm -hmm. pojechałem na, na powiedzmy, przesłuchanie wszystkiego. Nie wiem, jedno było chyba uwłoga w mieszkania, jedno to już była próba. No i, i siadło. Było. By, było jakieś w sensie kilka osób przesłuchiwanych, czy nie wiesz, nawet jak wygląda na ten proces? Czy byłeś tylko? Nie pamiętam, ale były. Hmm. Znaczy wiem, że były na pewno jakieś inne osoby okay. brane pod uwagę. Hmm. Nie? Wiesz, no to jest zespół e, e, takiej, takiej rangi no. i wtedy też byliśmy się na mocnej fali, bo to było e, kró, krótko po reaktywacji. Hmm. Więc na pewno były inne osoby brane pod uwagę. Hmm. Ile dekapił właśnie? No bo reaktywacja to rozumiem, mówimy o, o wypadku i tak dalej, tak? Hmm. Ile, ile mieli przerwy? Zresztą co nie pamiętam, ale no. wydaje mi się, że 3 lata? Między okay. 2007 a 2010. Mm -hmm. No wiesz, no ja wtedy nie byłem częścią zespołu i tak mm -hmm, dalej, mm -hmm, więc to, mm -hmm. y Ale tak, tak mniej więcej chronologicznie to było. Mm -hmm, mm -hmm. Ciekawy, no. Um, a teraz z Vatskim macie jakiś kontakt w ogóle? czy Nie, nie. ma jak tak kiedy i. Nie, nie, nie. nie, nie. No, mam nie, kontakt. No. Y Widziałem się ostatnio y z, z Rafałem, mm -hmm. z Rastą. Y znaczy ostatnio, 2019 no. rok. Ja Graj na Úcetoku, bo <laughs> akurat wtedy byłem w Polsce. No. To, to po prostu spotkaliśmy się przed ich koncertem i po ich koncercie z, z Rastą i z, z Hubertem, ówczesnym basistą. No. I, I po prostu nawet zawiozłem ich do hotelu, bo spali wiesz, w Gorzowie, gdzie okay. mieszkałem, także, także, no. tam, także przegadaliśmy sporo godzin i super było się spotkać no, no. i czasami gadam z Kerimem, byłem perkusistą. No, skierem też jakiś kontakt. Super Mordano, pozdrawiamy Kerima. Pozdrawiam. E, nie, nie zrozumie nic z tego, co mówimy pewnie, ale chociaż nie wiem, może już się troszkę nauczył stary sprawy. No, Karim dużo rozumie, rozumie dużo. wszystko. Jasne. <grym> no, stary, e, no właśnie, no to Dekapi, i potem, potem co się działo? Potem właściwie już Tajlandia chyba, nie? Nie, nie, nie. Jakby no. po mniej więcej roku uh -huh. e, odszedłem z tego zespołu i, i po prostu no, chciałem dalej. Być gdzieś, tak, tak w, w metalowym światku. No. I, I po prostu, wiesz, e, grałem, ćwiczyłem, e, zacząłem chodzić na siłownię z tobą tak, wtedy. Tak. No, 2-12. No. <laughs> trochę, trochę mnie wymęczyłeś e, tą dietą i tymi <laughs> różnymi rzeczami, ale to było, za, to no. było super, nie? To, to był, był szalony super. rok dla nas wszystkich. Żytecki przyjechał do Krakowa, ty byłeś z nami, Kessler. Tak, bo właśnie wtedy, wtedy no. okres, że zacząłem z wami no. się kumplować e, mocniej. I, I wiesz, i gdzieś tam mniej więcej pół roku po tym, jak opuściłem zespół, dostałem propozycję z Crapid Birth, żeby pojechać z nimi w trasę po Europie. Mm -hmm. I na tej trasie headlinerem był zespół Cryptopsy. I no i gdzieś tam wiesz, skumplowaliśmy się. I tak, sesyjnie właściwie wleciałeś tam, tak? E, tak, tak. No. I będąc na, na trasie z Decrepit Birth, gdzieś tam skumplowaliśmy się z Cryptopsy. Gdzieś tam zobaczyli jak, wiesz, na backstage'u gram na Gicie czy coś i, no i zaczęliśmy o tym gadać, nie? I, I potem oni grali jakiś koncert w Polsce, e, jakiś festiwal w, pod Krakowem, mm -hmm. nie pamiętam już stary, e, ale tam był Down z Filem Anzelmo mm -hmm, mm -hmm. No I, i po prostu zrobili propozycję, żebym się przeprowadził do Montrealu, żebym mm -hmm. e, dołączył do nich, żebyśmy zrobili nowy materiał. No i tak to się stało. Tam mieszkałeś też chwilę, nie? Mieszkałem chwilę jakieś 5-5 miesięcy i tam niestety też się nie do końca zgadzały te rzeczy organizacyjne. Wizowe i tak dalej, tak? Tak, jak tam byłem, to była dogrywana trasa do Stanów, nie? I wiesz, i po prostu też nie pamiętam detali, ok? Więc nie chcę niczego przeinaczyć, ale tam wiesz, menadżerka zespołu po prostu nie wiedziała, co ze mną zrobić, tak? Mm -hmm. Polak mieszkający w Kanadzie, no i teraz jak oni, Stanów, oni, i... oni tam sobie wjeżdżają, wiesz, bez większego problemu, a dla mnie pewnie trzeba zdarzyć mieć wizę, nie ma już na to czasu, ona też nie wie, jaką wizę, wiesz. No, e, no i... Niewygodny by, jesteś troszkę, nie nie jestem, nie? Tak, tak, no, tak. tak, no. tak. No, i, no i właśnie myślę, że dlatego to gdzieś tam się rozeszło po koszach, bo myślę, że muzycznie to się całkiem fajnie układało, bo tam zrobiliśmy numer czy dwa razem, mm -hmm. studiu w Montrealu, gdzie pierwszy mieszkałem, bo mieszkałem w, 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 w mieszkaniu, które było dzielone ze studiem, ich gitarzysta Chris nice. tam, wiesz, urzęduje chyba do dzisiaj. Mhm. Taki underdog story w ogóle. No. Ale tam jakaś już na zimę chyba, bo pamiętam wtedy, nie mówiłeś? Jakichś, było minus 50 czy coś, Minus co? 40. Minus 40, Ale no. naprawdę. No. Teraz jest plus 30, prawda, tutaj. No. Ale tam było minus 40. Hmm. no, więc powiem ci, że... Nawet gdyby te sprawy organizacyjne tam się dopięły. To nie chciałbyś tam życia. Nie wyrobiłbym nie. tam mhm. za długo. I mhm. na dobrą sprawę w tych latach tam 2014 powiedzmy do niedawnego czasu zespół był mało aktywny. Okay. Więc wydaje mi się, że. Duże roboty dla ciebie. W sensie koszt przeprowadzenia jednak dnia, a, no znaczy, ja i tak nie, a. Znaczy wiedziałem. Ja, ja i tak poniosłem ten koszt, ale. No. Yy, ale po prostu wydaje mi się, że. No. Żebym i tak stamtąd. Yy, jakby uciekał z tej, tej zimnicy no. <grym> z Kanady. Wrócę stary jeszcze na chwilkę tylko do dykapu, bo się coś mi wpadło do głowy. No właśnie, jak, jak to było jeszcze z tym przesiadaniem się na bas? W sensie, i, i czy ty byłeś w formie wtedy już, żeby grać decapów? Jakby, tak, Jakbyś miał teraz to ocenić, że miałeś te rzeczy? W formie gitarowej? No, powiedzmy, no. Hmm. czy, czy... Znaczy, wiesz co, to, to wydaje mi się, to że, tak, że, że, że zawsze jest no, w formie, żeby okay, no. znaczy, wiesz, no, tak no. jak pewnie ta muzyka ma być zagrana, no to no. tak zagra tylko Vogue. Jasne. E, okay. e, tak samo, jak tak ma być zagrana tak, tak, tak Metallica, tak zagra tylko headfield Tak samo, mm -hmm. jak, tak ma być zagrany planet zagram tak tylko Pum, ja, ty, no. więc wiesz. Pum, ale, ale, technicznie ale jeżeli chodzi o formę, to, ten, to y -hmm. tak, to myślę, że tak, no. Okay. czyli to było bardziej po prostu nauczenie się numerów i ten, tak? I, Zamiast szesnaście granie ósemkami. Okay. Pusta, E. Okay. Nie no, bez przesad, no, ale no. Faktycznie, faktycznie były takie momenty, że wiesz. Proście chyba, stary, co? Trochę? Nie? Czy się to jest, znaczy, to jest głupie powiedzenie? E, no, w, no, w, ta, w takiej muzyce często się sprawdzają takie rozwiązania, że mhm. prościej znaczy lepiej, co nie. Aczkolwiek, no wiesz, dużo, dużo tutaj była raży Unisona z gitarami. Mhm. Znaczy, dla mnie to nie było problemem, ale myślę, że dla niegitarzystów, nie grających taki muzgi, ty wiesz, mm -hmm. tych numerów, uważam, że to raczej byłby, może być problem. No. no tak. Miałeś jakiś ulubiony numer do, do grania live, na przykład, właśnie, czy? Myślę, że tak. Day69. Day 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 no. no spierdolno Tak, tak. To się, to się zawsze fajnie grało. To chyba mm -hmm. był drugi numer z setlisty zazwyczaj. Mm -hmm. I no. Okej. Okay. Ile teraz? E, wiesz co? Stany były na pewno jakieś nie? Jakie dwie, z myszugą. Dwie trasy w Stan mm -hmm. Stanach, ostatnia z myszugą, mm -hmm. jedna trasa po Europie e, z Aborted, flash God Apocalypse, e, no były jakieś tam trasy festiwalowe dwie, mm -hmm. jakaś trasa po Bałkanach, jakieś pojedyncze gigi. Coś takiego. Może było, nie wiem, ze 130 koncertów. może I to Coś w rock, takiego, tak? Chyba. W cholerę w mhm. wtedy grali, ja, pierwszy stary, no, nie? No. 130 na metalowy band to pół roku? No. To było dość intensywne, ale to mi się podobało no. wtedy, było okay. No. się z gośćmi z meszy trochę? Nie. Czy nie? Wiesz co, Ciężko nie. dostępni, czy nie? Na... Nie wiem, nie wiem, ale. Ja mam bardzo duży szacunek, oczywiście, ale gdzieś tam z, z, z z basistą ich może no. zamieniłem parę słów czasami, ale chyba, chyba tyle. Ale co, oni są takimi dziwakami, czy? Nie, to, nie? chyba nie. Tylko po prostu tak, tak wyszło. Też wiesz, Byliście wydaje mi się, się no. że my byliśmy openerem no. i też pewnego rodzaju szacunek tak, dla, okay, dla żeby nie headlinera, nie wiem, nie, nie, nie w głowy. Wydaje mi się, że tam chłopaki, nie wiem, Vogue czy Kerim mieli, yy, czy tam Rasta mieli trochę więcej. Z nimi kontaktu. Ja ogólnie wtedy już wiedziałem, że to jest jedna z tam z moich ostatnich tras, bo już podjąłem decyzję wcześniej, że, ten, no. że, że chcę odejść z zespołu. Więc trochę trochę ciężko mi się grało tę trasę. Kumam, już taki, no, taki farewell nie? Uh -huh. tour. No. Uh -huh. I wy wtedy, z tego co pamiętam, właściwie razem z Keremem odeszliście, nie? W tym samym momencie? Tak, po, po trasie festiwalowej, w tym, w tym samym uh -huh. dniu, z tego co pamiętam. Odeszliście w tym samym dniu. Okej, okej. Tak. No tak, Kerim, Kerim dalej gdzieś tam to ciśnie. No tak. dobra, stary, I tak przejdźmy może trochę naturalnym tym, bo ja sobie taki tajnym układam w głowie, że właśnie, no, mhm. ma, jest kądzio marzyciel w Gorzowie, który myśli, że wyjechał do, do, do Krakowa, spełnia się to marzenie, mhm. szukasz innych bandów, tak. no i dobra, i 10 lat teraz mieszkasz w Tajlandii. Co się zadziało pomiędzy, że no właśnie to jest jakieś kolejne marzenie do spełnienia, życie, wiesz, żyłeś dużo w trasie, byłeś muzykiem, życie stało się na tyle nudne i taki mundane w Krakowie, czy skąd taki krok? Bo Ty też nie wyjechałeś tej na wakacje, tylko Ty wyjechałeś tu żyć właściwie, nie? Z tego co pamiętam, tak? Wiesz co, tak. No kupiłem bilet w jedną stronę no. i, i gdzieś czułem, że to jest to. Jeszcze zanim tutaj przyleciałem, bo wcześniej byłem e, w Chinach, miałem je, je, mhm. jeden wyjazd do Chin i e, bardzo mi się spodobało, do Guangzhou. I Guangzhou jest trochę podobne do Bangkoku, trochę, podobny, mhm. trochę podobna pod, pogoda. E, wiesz co, znaczy ja po prostu po powrocie z Kanady, no, Byłem w Polsce, tam w sumie wyrabiałem sobie wizę mhm. długoterminową do, tam tam. Nie, do, do Kanady. Aha, do Kanady. No. Ale, ale w międzyczasie po prostu to wszystko się rozeszło po kościach no. i chłopaki stwierdzili, że, no, że, że za dużo z problemów z tym związanych i, i nie. Jasne. I po prostu okej, okay, no to musiałem dość mocno zmodyfikować swoje plany. To mm -hmm. był może marzec, kwiecień 2014. Mm -hmm. e, no i po prostu w czerwcu 2014 przy, przy, przyleciałem tutaj, w, bo w tamtym okresie grałem dość intensywnie w pokera online, mm -hmm. e, Texas Hold'em. Grandowałem, czyli wiesz, dużo, dużo godzin, dużo rąk, dwa monitory, mm -hmm. chyba. W pewnym momencie grałem, nie wiem, 12 stołów naraz, czy coś. Czyli nie byłem jakoś super dobry. Mm -hmm. wydaje, wydawało, wydaje mi się, że byłem na dobrej drodze do tego, że może, że może kiedyś być prosem czy coś takiego. Ale to jeszcze były lata chyba. A może nigdy to by się nie zdarzyło. Ale w, w każdym razie próbowałem robić różne rzeczy. No, poker jedno, jedno, był jeden z tych, żeby nie wracać do normalnego życia, tak? Umam, no. nine to five Wcześniej uczyłem, wiesz, angielskiego w Krakowie. Miałem swoich prywatnych uczniów. To też było spoko, ale no, wiesz, to po trasie i po tym wszystkim ciężko, ciężko się ten, wraca do, no. do normalności, prawda? No. Więc, więc szukałem czegoś, żeby nie wracać do, do tej normalności. No i mając jakiś tam niewielki cash flow z tego pokera, mhm. przeprowadziłem się do Tajlandii e, razem ze swoim kolegą Dawidem Rudkowskim, z którym wcześniej graliśmy w zespole Trauma. E, Pozdrawiamy Dawida. Poz, pozdro Dawid. No, przyjeżdża tutaj, no. mam nadzieję, niedługo no. ma bukować bilety, także jak już podcast będzie w w sieci, tak. to może z Dawidem go obejrzymy sobie u mnie. Oczywiście stary, ześlijcie swotę. Do, dobrze. No. No I <laughs> I, i mhm. po prostu Dawid tu przyjechał pierwszy w sumie. E, trochę przetarł szlaki, a ja dołączyłem do niego po kilku tygodniach. E, tak. No i po prostu... Okay, I tutaj, czyli... za, tutaj mhm. zacząłem żyć, tak? Mhm. I, I na początku był poker online jak jakiś tam mhm. źródło dochodu, ale okazało się, że wiesz, to to nie jest taki tak tani kraj, jak się wszystkim wydaje. tak? I jak chcesz tutaj mieć jakieś normalne życie, wychodzić gdzieś, imprezować i tak dalej, to potrzebujesz mieć normalne pieniądze, tak jak mhm. w Warszawie czy gdzieś indziej. Nie? Jasne. E, więc no, trzeba było zabrać się jednak do roboty. E, więc no, po prostu zacząłem tutaj uczyć angielskiego. Najpierw to było stacjonalnie, to trwało około pół roku e, w prywatnej szkole tajskiej. Mhm. A potem by były to kolekcje online, głównie z Chińczykami. Miałem y, wielu uczniów z Chin. Mhm. E, tak. E, no właśnie, stary, bo, może, może, bo to jest też ciekawe, bo... No też... Dla ciebie mm. to jest ciekawe. Dla twoich, dla twoich nie, widzów myślę, to może że... będzie niezła... myślę, że w ogóle dla, dla alternatyw... Niezła samuła. No nie, no wiesz, stary, muza gówno obchodzi bardziej ludzkie historie, mhm. a tam instrumenty, czy jak nagle w stopie, to tam, wiesz, ale bardziej, no właśnie... Skąd pomysł? Skąd w ogóle Tajland jest? Bo co spodobało ci się w Chinach, więc zamieszkam w tej. To nie jest to tak proste, nie? To, y to, y to był y to y jeden y z powodów. Y y jak Czy wle... potrzebowałeś takiego czegoś też ekstremalnego, że dobra, nie, nie polecę do Czech, to, <laughs> jak, jak, to jak najdalej. To było drugie. Okay. E, trzeba było zamienić zimny Montreal na coś ciepłego, no, yeah. to na pewno, więc też ekstrema, tak? Z no. minus 40 na plus 40, no. na pewno. A też związanego z pokerem, o którym wcześniej mówiłem, e, mój e, coach, coach mm -hmm. e, Karol e, z Krakowa. Pozdrawiam, Karol. Dzień dobry, Fantastyczny, fantastyczny coach. Mm. Po prostu pokazał mi blogi Marka? swoich, yes. swoich zameczków, mm -hmm. którzy grindowali też, wiesz, grali dużo w pokera, dużo, dużo, dużo rąk, dużo rozdań codziennie. No i mieszkali na pukecie, tak? I za stosunkowo niewielkie pieniądze mieli całkiem spoko lifestyle. Okej, okay, czyli stąd był taki. tak. Wow. W międzyczasie też pojawiła się taka książka, tajski epizod, Marka Lenarcika, mojego kolegi, którą razem z Dawidem uiknęliśmy mm -hmm. i gdzieś tam, okej, okay, spodobała nam się cała idea, to wszystko zaczęło się dopinać, bo Dawid wtedy też grał w pokera. Mm -hmm. e, I wiesz, i kurczę, te wszystkie klocki zaczęły się łączyć. Okay. I wiesz, i w pewnym momencie... ci coś chciał powiedzieć, stary, no? Tak, tak. I w pewnym momencie, wiesz, okej, okay, jedziemy. Okej, okay, no. A jeszcze tak spytam, bo tego właściwie nie wytłumaczyłeś, skąd ten poker się wziął? Czysto, prosto, no bo uczy, był... Uczyłem Karola angielskiego. Okej, okay. i on ci gdzieś tam namówił? I nie, nie, nawet o mnie namawiał, mm -hmm. ja się tym sam zainteresowałem, mm -hmm. bo on wtedy, no, nie wiem, czy żył z pokera, mm -hmm. czy to było jedno z jego tam zajęć. Mm -hmm. I wiesz, i... Ale poker ci jarał jako sama gra, czy, czy to był sposób na zarabianie pieniędzy... Nie, nie chcę powiedzieć ob... w łatwy, łatwy sposób, ale taki wiesz, zdalny i tak dalej, nie? Myślę, obie, obie rzeczy. Obie rzeczy. No, wiesz, Gdyby to mnie nie jarało, no. to nie mógł tego robić przez, nie wiem, to chyba było prawie dwa lata, prawie codziennie, godzinami. No. To nie byłbym w stanie robić czegoś prawie codziennie, godzinami. No, trochę jak z grą na instrumencie, no. E, no. no, tylko że to też chyba ważny w tym wszystkim jest ten element gambling, nie? To nie jest chyba to też, że ty teraz. Spotykasz się ze znajomymi wieczorem i się w pokera for fun. Tylko ten element, że to jest na hajs, że jest jakiś gambling, że to jest chyba istotne. Ale nie? wiesz co? Bo to nie jest taki gambling, jak idziesz do kasyna. I wiesz, i masz bardzo ograniczony czas mm -hmm. e, i o, ograni ograniczony budżet i masz coś tam ugrać. Wiesz? Mm -hmm. to, to po prostu masz w miesiącu zagrać tyle i tyle setek tysięcy rąk. Okay. Okay? E, I no, jest wariancja. Czasami szczęście tobie nie dopisze, bo poker jest grą umiejętności, ale jest w niej również element szczęścia. I to się po prostu rozkłada. Więc mm -hmm. e, w, w takiej perspektywie grania wiesz, setek tysięcy rą rąk w miesiącu. No, ten element szczęścia jest mocno, e, mocno ograniczony. Mhm. No i tutaj umiejętności się liczą, mhm. psychika. Mhm. Dosyć stresujące chyba, co? Wiesz, ja na małe mhm. stawki, nie? Mhm. Ale w pewnym momencie, wiesz... E... Jakaś największa wygrana? Nie pamiętam, ale na, no. na pewno największe przegrane, okay. że wiesz, siadasz do sesji, może wiesz, no. godzinka czy coś i 150 euro nagle znika. Okay. A wiesz, tam 12 lat temu to były jakieś tam pieniądze no. dla mnie na pewno, nie? Ja Mój kurde, mm -hmm. nie? godziny temu miałem to 150 euro, a teraz tego nie ma, ale wiesz, to była część jakiegoś tam bankrola. Przecież nie, no jest to. Myślę, że jest to ciężki kawałek mm. chleba, poker i. Ten Dawid się ten cały czas tak? jakoś tam jara okay, i chyba no. chciałby do tego kiedyś wrócić. No. E, ja towarzysko. Bardzo lubię gdzieś, no wiesz... No czy... grasz też ten No, w, dla, dla, mm -hmm. dla, dla fanów, gdzieś tam sobie usiąść ze znajomymi. Tak. No. Du dużo... Znaczy my, myślę, że są w Polsce goście, którzy żyją z tego... Oczywiście. oczywiście. Tak, tak, tak okej. Okay. To jest to na przykład ten Poker Stars, czy coś? Czy... Są różne, mm -hmm. różne platformy. Szczerze mówiąc, przepraszam, Wypadłe stare z obiegu. No, no dekadę temu, więc no. nie chcę tutaj palnąć jakiejś bzdury, ale no jestem pewien, że jest... Mhm. Jest nadal sporo ludzi, którzy z tego żyją. Kumam, w taki no. czy inny sposób. Albo online, albo live, turnie albo turnieje, no różne rzeczy. Nie no, mi się też tylko kojarzy, no, tam na pewno są ogromne pieniądze, nie? Ja też zawsze Nawet się widzi jakieś te... ...tornamenty czy coś, to po prostu tak ocieka hajsem, stary, nie? Mhm. <laughs> Naprawdę, ci ludzie i tak dalej. Mhm. Um, <laughs> trochę chciałem powiedzieć, no właśnie, no właśnie, bo mówiliśmy o tym marzeniu, wiesz, z dekapami i tak dalej mhm. i teraz troszkę... Y nawet powiedziałaś, co ci nakierowało na tą wizję w ogóle mieszkania w Azji, mieszkania w Tajlandii itp. I teraz, czy, no właśnie, czy, czy, to, czy, to, czy to tak faktycznie wyglądało, jak ludzie opowiadali, jak pisał Marek, czy Tajlandia okaza okazała się taką, jaką sobie ją wyobrażałeś wcześniej, czy...? Nie, nie miałem zbyt wielu wyobrażeń, bo oprócz książki Marka nie czytałem chyba żadnej książki o Tajlandii. No. To Książka jakoś... Marka akurat się w miarę zgadza z tym, jak jest, nie? <grym> tak, na pewno no. z tym, jak, jak, powiedzmy, mogło być, nie wiem, dekadę temu, jak się przeprowadzasz mm. skądś i zaczynasz tutaj życie, czego się można spodziewać na początku, prawda? Ale nie miałem zbyt wielu wyobrażeń, zbyt wielu mm. oczekiwań. Wiesz, no, miałem wtedy, nie wiem, 28 lat. Mm -hmm. I to był, wiesz, Dawid miał wtedy 25 lat, i po prostu, no nie wiem, to, to Jolo, wydawało się no. takie oczywiste wręcz, no tak, no mm -hmm. przecież nie będziemy siedzieć w Polsce no. i nie wiem, e, szukać jakiegoś 9 to 5, mm -hmm. kolejnych, kolejnych pomysłów na biznes i tak no. dalej, też jakieś tam rzeczy były w międzyczasie, Tylko po prostu, no kiedy, Zjecimy jak i teraz, no. pojedźmy tam i jak będziemy tam, to zobaczymy, co dalej. No. Mm -hmm. A miałeś taki, wiesz, typu tydzień czy gorszy ten, że mówi, a pierdolę chciałem, chciałem zjeść pierogi, wiesz? Chciałem być w Polsce. Na miałeś pewno. Miałeś taki hell i po prostu że, Ale to no. nie hell, To jest raczej coś takiego, no. że w pewnym momencie Tajlandia, tak jak mi się każdy inny kraj, który jest mocno różny kulturowo mm -hmm. od Polski, wiesz, dopada. No, tam czasami takie dni czy tygodnie, nie? No. że kurczę, <laughs> każdy taksówkarz nie wie, gdzie jechać. Potwierdzą. w każdym sklepie nie ma tych rzeczy, których szukam. Mm. Przywiozłeś mi struny gitarowe, tak? tak? No. Nie ma starych? Znaczy no tych, których ja chcę, okay. nie ma. Eliksirów nie ma, tak? Znaczy no. są, ale nie takie, okay. na których okay. ja gram, prawda? Uh -huh. No i tego typu różne inne rzeczy, nie? Więc, ale nie było czegoś takiego, jakiegoś takiego e, e, breakdown, że uh -huh. kurczę, nie, bilet do Polski i tak dalej, ale e, od, wiesz, e, już po chyba Pierwszych, nie wiem, 8-9 miesiącach wróciłem do Polski na, na wakacje, odpocząć, bo, bo po prostu mi zawsze zależało na tym, żeby mieć kontakt z przyjaciółmi i z rodziną. Mhm. Zależało mi zawsze na ludziach i zawsze ten kontakt e, trzymam. I tak samo jak byłem wiesz, w Krakowie czy w Szczyci, nie wiem, no wcześniej to prosto, ale utrzymywałem kontakt z swoimi przyjaciółmi w Gorzowie i tak dalej. Później, będąc w Tajlandii. Trzeba było dbać o kontakty w Krakowie, takie jak ty, Kuba, tak. kontakty no. w Gorzowie, no. No. Okay. nawet w Szczecinie mm. też. No o. tak, bo ty, ty jesteś roz, rozsiany po całej Polsce trochę z tym, mm. ale no właśnie, i teraz powiedzmy, no nie pracujesz już, wiesz, lokalnie tutaj w Tajlandii i tak dalej, czyli mm. teraz to jest po prostu lifestyle'owy wybór, czysto, nie? Że tak. Okej, okay, przewidujesz ten powrót do Polski, czy, czy jest na tyle spoko, że bo już 10 lat, no to właściwie omieliłeś się tutaj, wiesz czym to się je, wiesz czego się spodziewać? Tak. No, ostatnio sobie zdałem sprawę, że przecież moje całe dorosłe życie tutaj mieszkam, tak? Bo, no tak, nie wiem, sorry, no, może powiedzieć, no. że dorosłe życie zaczyna się na, nie wiem, około trzydziestki może. Jak już mniej no. więcej masz jakiś ogar, jakieś doświadczenie, jakieś umiejętności, chociaż... Pracujesz, wiesz, masz jakieś siano, w ogóle masz jakieś, no... no. A możesz... czyż wiesz, są, są, są ludzie, którzy tam w wieku dwudziestu no. paru tak. lat już <laughs> są ogarnięci, albo przynajmniej tak to wygląda. No, ale... Poczekaj, bo się pogubiłem. Ha, powrót, do Polski. powrót do Polski. no, no. Wiesz co, no ja, ja do, w miarę często bywam w Polsce, mm. dlatego że mam planet teraz uh -huh. i plany zaczyna działać coraz bardziej intensywnie. I w, ostatnio byłem chyba 6 tygodni w Polsce w 2023 okay. i myślę, że w tym roku przylecę może dwa razy na miesiąc. I tak docelowo chciałem przylatywać może trzy razy na miesiąc. Okay. Okay? Uh -huh. a, a z czasem przeprowadzka. Nie wiem, nie wykluczam tego. No. Na, na pewno, gdybym nie mieszkał w Tajlandii, to mieszkam w Polsce, bo nie mam okay. innego kraju, bo no. wiesz, no, chcę być tam, gdzie mam ludzi po prostu. No. nie? Dla mnie było, wiesz, no, są różne kraje, które lubię, tak, ale no. jakby nie chciałbym się przyprowadzać do jakiegoś kraju, tylko że lubię kraj, skoro tam nikogo nie mam. A wiesz, nowe kontakty zagraniczne nawet w Bangkoku tutaj, jak wróciłem po covid no, to nie jest takie proste, no. No. bo wiesz, tutaj ludzie, obcokrajowcy są i później wyjeżdżają. Wszyscy są tymczasowo, nie? Ciężko z mm, jakiejś tam długotrwałe tak, relacje budować. Bo... Tak, tak. Du no. dużo, dużo ekspatów to, to są dziwni ludzie. Mm -hmm. znaczy, wiesz, może ja też jestem dziwny, pewnie. No, ale, no, no. ale, ale co mam mówić, że, wiesz, że ciężko z nimi nawiązać kontakt. Często są gdzieś tam zagubieni w odmętach, alkoholu, imprez i tak no, dalej. No, coś nie... przyjeżdża się do Bangkoku też, nie? Znaczy, czy, czy, tym... czy myślę, że część ludzi od czegoś tam ucieka. No. E, wiesz, Część chce coś zmienić, ja myślę, że przyjechałem tutaj coś zmienić, ale mówię, że dużo ludzi tutaj nie zostaje na stałe. A no. nawet ludzie, którzy zostają tutaj na stałe, często nie wiem, trochę wariują, goszknieją. Mhm. E, mam, mam takich kolegów, którzy w pewnym momencie gdzieś tam się izolują w ogóle od świata, że nie chcą okay. za bardzo z nikim gadać. Wyprowadzają się gdzieś, nie hmm. wiem, nad morze i tam sobie siedzą. Hmm. E, więc, no, no nie, ja ja, ja, ja ja lubię być w, w kontakcie ze no. światem, w kontakcie z Polską, z moimi przyjaciółmi, rodziną, więc cały czas jestem na bruku. Te, też, no właśnie, też my do ciebie przyjeżdżamy, no bo ja u ciebie jestem teraz już nie pamiętam który raz, a też rodzice twoi, tak, i brat, i wszyscy, więc, jakby trochę to, to. No i ja myślę, że ty te też no Dla mnie. Dla mnie myślę, że dla wielu gdzieś tam moich znajomych, bo to się gdzieś rozszerza, no też Ty gdzieś tą Tajlandię mi za, w głowie zaimplementowałeś, nie? W sensie, jak tam Kondzio jest, to o. wykorzystajmy tam, że tam kogoś mamy Polaka i jedźmy, nie? Bo zawsze dużo łatwiej, więc, więc myślę, Aha. że Ty też gdzieś tam nam z tym pomogłeś. No właśnie, jak ja do Ciebie przyjechałem pierwszy raz, to był stary 2016 rok, Aha. to było, była wtedy mocna ekipa, nie? Było tutaj... Z, i, i, no właśnie, znaczy Dawid z Polaków, ale w sensie było... Hmm? 20 takich nikt nie to jest tylko Ty i nie? Jest jakichś 20 osób, które Tak, tak, tak. Były z ekipy. Właśnie, no tak jak pamiętasz, że mieszkałem na przedmieściach no. w Szanselizę, no. -e takie osiedle w taburi pod Bangkokiem i faktycznie wiesz, można było po pracy, czy przed pracą, czy w każdym momencie dnia, wiesz, mhm. zejść. Zawsze ktoś był, nie? Zawsze ktoś tam był, a zawsze, zawsze gdzieś tam była impreza w powietrzu. Mhm. Miałem też mocną ekipę do, do gry w piłkę nożną i. Tak, i, i hmm. zawsze było tych znajomych mnóstwo, nie? Hmm. A, a w pewnym momencie właśnie ludzie zaczęli wyjeżdżać. A co co jest, tak. myślisz, stare takiego właśnie, że, że, że większość tą Tajlandię traktuje jako taki przystanek, a nie jakiś wiesz, the final destination, nie? Że wszyscy tu hmm. przyjeżdżają na rok, jakby tu jest spoko życie, wiele jest rzeczy atrakcyjnych nawet dla ciebie, że tu zostałeś, można tu pracować, można łatwo wizę dostać, nie? Uh -huh. Czemu to jest taki Kierunek na chwilę zawsze. Myślę, że ciężko jest tutaj zarabiać pieniądze okay. na miejscu. Wiesz, teraz jest to prostsze po covid kiedy dużo pracy jest zdalnej, prawda? Ale mm -hmm. powiedzmy jeszcze, no, 10 lat temu to nie było takie oczywiste. Mm -hmm. e... Bo tu właściwie tylko można być nauczycielem, tak najprościej, nie angielskiego i... No, ja, ja to robiłem, no, nie? No. E... Więc, więc myślę, że wtedy to był, to był problem. A teraz jaki jest problem... E... Teraz w sumie już ten problem na pewno się zmniejszył, tak? Bo mm -hmm. nawet ty, pracując online, tak, tak. mógłbyś sobie tutaj zorganizować wizę i po prostu sobie tutaj mieszkać i, i żyć, nie? Druga sprawa, że te wizy nie są za darmo, tak? Więc na przykład gdybyś tu się przeprowadził, to najlepsza wiza to byłaby Elite Visa. To jest jakieś 15 tysięcy dolarów za 5 lat, płatne mm -hmm. z góry. Więc mm -hmm. to trzeba wyskoczyć z jakiejś kasy. Mógłbyś też kombinować z jakimiś wizami typu wiza studencka, uczyć się tajskiego albo Muay Thai, no. no. To też się wiąże z jakimiś. Są się... dwie rzeczy jedyne, których możesz tak, które ci dają wizę. No, To, to nie, tak, Mo nie? No. Możesz, e, możesz się hajtać. No. Możesz założyć swój biznes tutaj. Mhm. Też nie jest takie proste. Musisz mieć no. firmie tajów i tak dalej. Znaczy, już dla chcącego nic trudnego, no. nie. No. Ale no, te, te, te wizy powiedzmy, dla, dla ludzi, którzy nie są dobrze powiedzmy, ustawieni, e, będą jakimś tam problemem, nie. Prędzej czy później, tak? Bo gdzieś tam mhm. na tej wizie edukacyjnej może się przemycisz parę lat. Mhm. E, może w międzyczasie, e, nie wiem, e, poznasz swoją przyszłą żonę czy coś takiego. Mhm. Może mieć miał wystarczająco hajsu, żeby kupić sobie Elite Visa. E, albo, no, po, prostu albo i, i, po prostu wyjedziesz i dużo no. ludzi wyjeżdża. No. Tak. Tylko właśnie mnie właśnie, to zastanawia, tak nikt o tym myślałem, nie myślałem, że, że naprawdę, no, tu jest, jest mega pogoda, jest relatywnie tanio wciąż, zwłaszcza patrząc na ceny w Polsce, uh -huh. jest mega bezpiecznie, uh -huh. ludzie są przemili. Tak. W sumie, wiesz, masz takie rzeczy typu, no nie wiem, no nawet jak dla Polaków, że mamy wszędzie żabki, to są wszędzie 7-Eleven, 24, wszystko czynne, nie? Wszędzie masz grab taxi, stary, jakby tak dosyć tak, cze, czemu nie? To jest pytanie trochę, nie? I uh -huh. staram się, czemu ci wszyscy ludzie wyjeżdżają nie wiem, no. A, a, nie, nie, nie teraz żabki, zabiłeś. Czy? Żabki z 7-Eleven. Ale faktycznie, no, nie, no, bo w no, tych Żabek jest 7-Eleven tutaj, nie? A ty e, mnie to e, wkurzało, jak na przykład do Portugalii uh -huh. i wszystkie sklepy zamknięte. Jesteś w Lizbonie o 24 i nie masz hmm. jak... Nic, stary. Rest, Restauracje tak. są w hotelowe, może restauracje, nie? I tak mówię, kurde, w Polsce jest taka dostępność, stacje benzynowe są czynne za, i są wszędzie, nie? No tak, bo też rozważałem mieszkanie no. w, w Lizbonie, właśnie w Portugalii. Byliś... Pamiętam szybko podwinęłaś ogon. Tak. I, I byliś, byliśmy <laughs> razem z Mają no. i chyba dla niej też było problem, nie? Gdzie są 7-Eleven, gdzie są, są, są convenience stores i mm. dlaczego w tych istniejących jakby większość produktów to jest do palenia zielska, a nie do okay, jedzenia, okay. czy do, 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 do to wiesz... A oni są tacy stoners, tak? Wiesz co, no jest, jest tam dużo no, dużo chyba. No. 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 no właśnie, bo to też jest ciekawa historia, nie? wiecie, pamiętam po covid pierw zanim wróciliście do Tajlandii, to była Portugalia, uh -huh. próba. Uh -huh. Potem Hiszpania. Tak. Też tak. nie siadło, była Barcelona, tak dobrze pamiętam? Tak, tak. Uh -huh. Czyli mieliście z tyłu głowy, że jest taka szansa, że zostaniecie w Europie, tak. a jednak typu nie. Pierwszy to tak, zwijamy się do Tajlandii. nie no były dwa powody. Jeden z no. takich, że maja chciałem mieszkać w Europie. Okay. Z różnych względów po prostu. E, wydawały się, że lepiej by się tutaj czuła. Mm -hmm. e, druga sprawa, że byłem bliżej Polski, mm -hmm. więc wiesz, mógłbym sobie nawet raz w miesiącu na luzie latać mm -hmm. na, na jakieś próby czy spotkania mm -hmm. z zespołem, więc wiesz, to, to były takie mocno, mocne mm -hmm. argumenty, nie? No dobra, ale spróbowaliście, no właśnie. Znaczy, co, wiesz, co było takie? Spróbowaliśmy, było no, 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 no. pamiętasz, bo się widzieliśmy tutaj w tak, Portugalii, nie? No no. Po prostu pojechaliśmy, wiesz, do, do Portugalii, do Hiszpanii, bez żadnych tam ram czasowych, pomieszkajmy tam, aż znajdziemy odpowiedź, tak? Mm -hmm. No i w Portugalii są już po paru dniach wiedzieliśmy, że, że mm. nie. E, co, tam, co tam było przyczyną? No, wiesz co? Chyba to, że no, po prostu zupełnie inna kultura, nie? E, wiesz, tak może się wydać, no Lizbona, międzynarodowe miasta i tak dalej, no na pewno, nie? Ale mm. no, mieszkając tam, no będziesz musiał się nauczyć portugalskiego, Będziesz musiał się zaadaptować, będziesz musiał się wtopić w tę kulturę stać się jej częścią, żeby tam się czuć wygodnie, normalnie po prostu, nie? No. E, a wiesz, no, my na tyle byliśmy wtopieni w Tajlandii i w Polskę, bo w Polsce też no mieliśmy tak. półtora roku i... Uczyć się kolejnych jakichś rzeczy, nie? Troszkę, troszkę duży, duży koszt. Tak, tak. No i wiesz, też no. same realia życia w Lizbonie wiesz, tam, jak poszliśmy do, do paru biur nieruchomości, szukaliśmy jakiegoś tam większego mieszkania lub domu do wynajęcia, mm -hmm. no i te oferty, no, nie były zbyt ciekawe, powiem mm. szczerze, tak? Drogo chyba, nie? Tam rynek nieruchomości w Portugalii nawet, ma mega... nie, to, nawet okay. nie było Nawet nie było coś takiego, ofert. co nie było, okay. czego szukaliśmy, no, nie? No. Że czegoś niedaleko centrum, w takim mm. rozmiarze i tak dalej, no, to tam gdzieś Cascais, no. gdzieś pod Lizboną, no, no tam już pojechaliśmy, a tam, wiesz, stacja benzynowa znaczy, nie, nie akurat Kaszkar mhm. gdzieś tam pod Lizbą pojechać w jedno miejsce, i tam wiesz. Stacja benznowa, McDonald's, dwie restauracje, no i może, tak? No. Ale zimne, nasze znaczy takie, wiesz. To, to, to nie jest morze no, no, no. andamańskie, tak? No, no, no. Nie e... ma sezonu cały rok też, nie? No, no i wiesz, i no, co my tu robimy w ogóle, nie? Okay. <laughs> I, I potem Hiszpania, ale to już chyba bardziej turystyczne, bo już czuliśmy w kościach, że, no okej, okay, zobaczmy jeszcze Hiszpanię. Damy szansę, ale raczej. Mm -mm. Mm -mm. I już w Hiszpanii powiedzieliśmy sobie, OK, wróćmy do Bangkoku i tam, tam po prostu osiądźmy. E, tam kontynuujemy nasze życie i no i tak już od, no. dwóch, od dwóch lat, po tej przerwie covidowej, od dwóch lat e, tutaj jesteśmy i myślę, że przynajmniej jeszcze tr trzy lata prawie na pewno tutaj będziemy. E, a, a potem zobaczymy, ale no. wiesz, im dłużej tutaj jesteś. Tym chyba jest stąd wyjechać co nie? Dzisiaj wracając ten, wracając z piłki, z, z piłki no. młodego, no. patrzę, patrzę na, na te budynki i tak dalej. W sumie fajny dzień, dobra energia była, była dzisiaj. Mhm. Gdyby, kurczę, no, czego mi tutaj brakuje? Znaczy, brakuje mi przyjaciół. Nie? No. A na przykład teraz no. ty jesteś tak. tutaj przyjechać. Ktoś... Za chwilę będzie Dawid. No. Za chwilę przyjeżdża mój kolega Jarek z Gorzowa z rodziną. E, potem rodzice, w międzyczasie ja będę w Polsce, w międzyczasie na pewno jeszcze ktoś przyjedzie, więc no, no to nie, żurem, nie no? można mieć wszystkiego, mhm. nie ma miejsc idealnych, ale to jest naprawdę Good enough. No, super miejsce. No. no, to trochę nie mogę nie, nie spytać, no bo tak właśnie mówiliśmy, wiesz, o tych różnych krajach, których próbowałeś, typu Portugalia, Hiszpania, mhm. byłeś też w Polsce wtedy długo z Mają tak. e, i... No właśnie, to co, co takiego, z takim ekspem, jak masz teraz, jest, jest tak podziegającego wiesz, w Tajlandii mhm. i może czy to się zmieniło przez te 10 lat? Czy, mhm. czy to jest dalej te same rzeczy, które cię cieszą, bo nie wkurwiają, czy, mhm. czy to gdzieś ma swoją podróżą idzie, wiesz, Myśl, twoja relacja z Tajlandią? Myślę, że dalej są te same. też, rzeczy, o te których powiedziałeś wcześniej, czyli wiesz, no. przemili ludzie, e, no... Moim zdaniem fantastyczna wśród... pogoda. No, no. Popatrz, jest całkiem przyjemnie. No, tak. Wprawdzie klimatyzacja. <noise> z, z wewnątrz z tych wszystkich wiatraków. Nie? <noise> pomaga, mamy dobry setup. Gdyby <noise> tak. tak było, ciągle byłoby super, nie? No. Ale nawet gdybyśmy to wyłączyli, no. to e, z zimnym się, piwkiem byśmy wytrzymali tutaj. No. E, tak, wiesz, co z, z tymi cenami? Myślę, że ta rana na wakacje. Może być w miarę korzystną opcją, jeśli nie liczysz lotów, mhm. ale jak tutaj żyjesz i chcesz żyć na, na pewnym standardzie, w pewien sposób, zachodni powiedzmy, no to myślę, że można to porównać do Warszawy cenowo, że to nie mhm. będzie jakoś mocno odbiegało tego. Na pewno można dużo rzeczy zrobić taniej niż w Warszawie, kupić, ale dużo rzeczy też będzie znacznie drożej, nie? I gdzieś to, gdzieś, gdzieś to się tam wyrówna. Mieszkania są dosyć tanie, nie? Co z tego, co... to, to, to... Małe mieszkania, ale wiesz, no. ja mieszkam w dużym mieszkaniu i te no. mieszkania są już raczej drogie, nie? I jest ich też niewiele. Mhm. Dużo jest mieszkań typu studio... Wiesz, one bedroom, two bedroom, ale już powyżej tego już jest ciężej, znacznie drożej, mhm. mniejszy wybór. Um, a tak a jeszcze, gdzie no. wejdę a tych cen, właśnie wczoraj no. gadałem z tym gościem na recepcji u nas, u nas w hotelu i właśnie, wiesz jaka jest minimalna tutaj, ile zarabiają ludzie w 7-Eleven? Dziennie czy... Dziennie nie wiem, 400 batów? 350 batów dziennie, okay. w sensie to jest no 50 złotych dziennie. 40. 40, no uh -huh. i oni no, tam pracują, pewnie jakiś dwunastki czy coś, cholera wie. I to samo mówił, że próbowali jakaś tam partia taka bardziej left-wing, próbowała wprowadzić jakiś, wiesz, system, żeby było ograniczenie godzinowe, no, że powyżej 160 jesięci, to już są nadgodziny dodatkowo płatne, to król to podobno uwalił i ten... No, jakby trochę tyle zarabiając i tyle pracując, to jest masakra. I jakby, więc troszkę mówię, że dla nas Aha. relatywnie, mówisz, że to jest Warszawa, tak. a co to jest dla Tajów, którzy zarabiają, wiesz, 40 znaczy, oni tutaj dzienny, żyją nie? w inny sposób, tak? Oni tutaj... Ja właśnie nie wiem, czy oni żyją, stary, nie wiesz, że co jest No, gdzie, no tutaj, tak, okay? no absolutnie. A to, to, to oni, wciąż nie oni... są slumsy, nie? To jest, to jest nie, spoko. Wiesz, z slumsów, takich slamsów, slumsów, slumsów tu znaczy dzisiaj na mało tam, jest no. tego, no je... Wiesz, to, 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 mhm. nie ma, to nie jest Brazylia, Sao Paulo czy, coś, czy tam Rio no. de Janeiro. Nie? Mhm. Wiadomo, są ludzie, którzy tu mieszkają bardzo skromnie też, w, w takich podstawowych warunkach, ale... No ale tak, no, ludzie mieszkają tutaj naokoło, na gdzie, no. gdzie widzisz, w takich mieszkaniach, które może by nam nie pasowały. Gdzieś tam, wiesz, jakieś studio. Mhm. E, nie ma fajnego widoku, może nie ma za nie dużo wiem. światła. Okej, okay, jest klimatyzacja, jest gdzie się przespać jest ja gdzieś się no. wymyć, może przygotować jakieś posiłek, chociaż też niekoniecznie, bo kuchnia w tajskich mieszkaniach to jest raczej rzadkość. mają aż, tylko jeden palnik, to improwizowane, nie? Tak się, nie? No, no, tutaj, no. wiesz, no większość ludzi je na ulicy, bo powiedzmy nawet my możemy sobie za chwilkę wyjść i wiesz, za nie wiem, niecałe 10 zł zniemy coś okej, okay, prawda? Mhm, na luzie. E, także wiesz, także, e, tak, także ludzie żyją trochę inaczej, tak? No, tajowie nie kupują wina, serów, e, nie mieszkają w drogich mieszkaniach, Eee, Które no. właśnie? Bo tak powiedziałeś, w innych serach, bo to, to jest Ale tak zależy, tak, to... którzy tajowie, bo to jest oczywiście okay. też no kasta, oczywiście jest kasta mega, mega bogatych bogata, tajów, gdzie ten Ale kontrast jest... jest dużo, co ci no, słowo, no. dużo większy niż w Polsce, wiesz, bo tutaj pewnie widziałeś, że no nie wiem, no, idziesz do do, ten, do, do przepraszam, centrum handlowego no. i masz, wiesz... E, e, Gucci, coś tam. To jest no, jedna rzecz, ale no. masz miejsce dla supercars. I tam tylko możesz zaparkować za tak? fer Ferrari, Lamborghini i tam Porsche, <laughs> McLaren. Pierdziele. Tutaj Porsche, no. Porsche liczą do supercars. Może to jest trochę na wyrost. No ale powiedzmy tych no. Ferrari, Lamborghini... Eee, tak Majbachów i u tak nas dalej. Miejsce to są miejsca dla inwalidów, to tu mają dla supercars. To supercars, no nie? Także, no. No, także widać to rozwarstwienie społeczne, i mm -hmm. ta klasa bogata jest e, obrzydliwie bogata tutaj. No ale to jest też chyba bardzo wiesz, upolitycznione, nie? No, bo tutaj mm -hmm. korupcja jest wszechobecna i. Tak. No, i jednak to pewnie jest troszkę jak w Chinach, czy jak u nas było. Jak jesteś z partią, czy byłeś z partią, to, to miałeś hajs i wszystko się zgadzało, nie? Tak. E, a z tego, co nawet właśnie wczoraj z tym gościem gadano, też mówił, że nawet takie małe lokale, jak ten nasz hotel, który miał tam ileś pokoi, to no. już oni muszą paść jakieś łapówki i te łapówki są wszędzie, nie? No. Ale wiesz, no tutaj mówisz o takiej entry-level job, prawda? Mm -hmm. To jest praca dla wiesz, e, studentów, praca dla kogoś, wiesz, bardzo młodego, albo nie wiem, komu, może komu się powinęła noga, tak? Tak samo są tutaj informatycy, mm -hmm. którzy zarabiają. E, Prawdopodobnie Podobne mniej więcej kwoty. zbliżone no. pieniądze do tego, co masz w Polsce. Są muzycy... Nie no, oczywiście, mówię o tej klasie najniższej, nie? Ta. ta klasa najniższa to jest naprawdę nisko, że... Tak. Ich nie stać na przykład na wakacje za granicą. W większości nie? No pewnie. ich nie stać na to, żeby pychać na, nad Morze Andamańskie. Czy nawet zobaczyć się z rodziną, którą tam widzą parę, ten, no... Stary, no właśnie, tak jak troszkę w takich smutniejszych rzeczach, to co cię w takim razie wkurza? Z czasem? I to samo pytanie, czy to są te same rzeczy? Musisz mhm. się się z tym żyć jakoś i. Wiesz co? Chyba te same, nie? Znaczy, skórze. No, pierwsza rzecz, która jest minusem, tutaj tego, że przyjaciele, rodzina są daleko, tak? Mhm. 10 tysięcy kilometrów. Mój zespół jest daleko, tak? E, ale już rzeczy związane z Tajlandią. E, wiesz co? Plus i minus jest taki, że ludzie są tutaj bardzo wyluzowani uh -huh. i uh -huh. mają specyficzny <laughs> no. stosunek do pracy, tak, uh -huh. więc tutaj na przykład niedaleko, za nami jest e, takie centrum handlowe z hotelem tam, no i tam czasami e, jeździmy sobie z Mają na, na jakiś lunch uh -huh. coś i wiesz, i tam jest postój taksówek, oni tam zawsze łupią w jakąś grę na kasę i wiesz, no to jest, no nie wiem, dwa, dwa kilometry od nas, I więc no, taki kursik, nie? To stare tam nikt nie pojedzie. Im, Im się nie opłaca, nie opłaca włączać silnika. Ale jak powiesz, że jedziesz do Nantaburi gdzieś mm -hmm. daleko, no to za daleko. To, to też niechętnie. Więc mm -hmm. wiesz, jest taki stosunek do pracy. także hmm. du Dużo ludzi pracuje jakby tak, jak mi się chce. Oczywiście dużo pracują ludzie długie godziny, ale nieefektywnie, ile... nie? Dokładnie. No, ile no, no. jest tej faktycznej pracy? prawda? No. Więc no, to pociąga za sobą wiele konsekwencji, tak? Więc na przykład, no chcesz zamówić taksówkę i zatrzymujesz dwie czy trzy i nie, nie, nie podoba mi się miejsce, w którym jedziesz. Jest za blisko albo za daleko. Tak, ale nie to, jest, dzięki. to jest mega śmieszne, nie? Pamiętam tak. 8 lat temu, że pokazujesz na mapie nie, nie, nie. To tego nie chcę, stary. Nie? Tak, po tak. co chodzi? Stary, jesteś w robocie, czy nie? Ale wiesz, no jest hmm. na to rozwiązanie. No. Jest, są apki Up. typu Grab, no. ten Bolt, który też jest w Polsce. No. I wiesz, możesz to rozwiązać w ten sposób, nie? No czasami z tymi apkami też jest problem z nawigacją, nie? Tak. Dzisiaj mówiłem to przed podcastem, tak. a teraz często tam jeżdżę na rehabilitację do szpitala. I wiesz, i, i po prostu no, muszę tłumaczyć tym kierowcom, ok, włączmy Google Maps, bo ta wasza apka no, mm -hmm. prowadzi przez nie najszybszą trasę, a zawsze mi zależy na tym mm -hmm. normalnie, żeby dojechać się jak najszybciej, tak? Spokojnie, dojedziemy, nie martw się, jest mm -hmm. okej. Okay. I wiesz, raz, dwa, trzy, ale potem już po prostu już, no kurde, no, zatrzymaj, zatrzymaj. Sabaj, sa to jest tajskie, nie? Sabaj, sabay, sa no tak. No, to jest takie, no chyba to takie podejście do pracy troszkę, nie? Że mm -hmm. luz, luz, Na luzie, i... na luzie, no, no spokojnie, tak, wyczuć Budy... się dobrze. No właśnie, myślę, że to jest, kurde, buddyzm? Czy co? Czy po prostu bycie Wszystko południowcem na raz. tak naprawdę, że Wszystko ciepły... naraz, nie? Aha. Wiesz, na przykład Tajlandię nie można porównać do, do Polski, nie? Do Polski można bardziej porównać, nie wiem, Chiny albo Koreę Południową, coś takiego. <grym> Tajlandię można porównać no. do nie wiem, Grecji, wiesz. Tak, tak. No i. No, Hiszpania czy coś. I, no. I są pewne analogie, prawda, związane z tym klimatem, lifestylem, no. z tym, że życie się toczy na zewnątrz, że jest gorąco, e, że, że ten upał no. naprawdę męczy i że wiesz, wolniej, no i religia też oczywiście, historia, no, te wszystkie rzeczy, nie ma tutaj jednego mm -hmm. czynnika, ale wiesz, to nie jest tak, że ten nie wiem jak to powiedzieć, monszalancki stosunek do pracy, czy coś takiego, mm -hmm. to jest tylko złe. To jest też to, jest, to ma też swoje dobre strony, Dlatego nie? też przyjeżdżam tutaj na wakacje, nie? Tak, Bo jest nie, luz, no, nie? Podoba, podoba i, mi się no. to, że, że ludzie mają tutaj, wiesz, no, oni po prostu żyją sobie, no muszą pracować, ale Praca to, to nie jest wszystko, tak? I nawet jak trzeba być w pracy 12 godzin, no to nie znaczy, że trzeba pracować super ciężko i tak dalej, nie? No. Że na luzie, nie? Można położyć się na hamaku na pół godziny, cza czas nie ucieknie. Tajowie mają czas, tak? No. E, oni tak, tak sobie myślę, myślą, tutaj gdzieś cy cytuję pewnie jakąś książkę, którą kiedyś czytałem, mhm. czy coś, że wiesz, nam, Europejczykom, czy ludziom kultury zachodu wydaje się, że Wiesz, my nie mamy czasu, wszędzie się spieszymy, spina. A w Tajlandii, no nie, wy, wy, białasy no. tego, ale my mamy czas. Także wy, wy poczekacie sobie na ten na tę taksówkę, na czy taksówkę. na ten stolik. Jak mm. będzie gotowe, spokojnie, ale wiesz, jednocześnie no. duży szacunek jest tak no. do, 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 do klienta. E, czy to w restauracji, czy nawet w taksówce, chociaż no, taksówkarze też niektórzy tutaj mają złą opinię, no bo gdzieś tam, wiesz, pracują w mocno turystycznych miejscach i, i tak, ale taksówkarz taksówkarzowi nierówny. Wie, wiele z no. tych osób są bardzo uczciwi, bardzo spoko ludzie. Ale wiesz, gdzieś tam serwis w restauracji, w sklepach tak dalej, jest zazwyczaj no niesamowicie dobry. Tak, e, jest się, po no. prostu bardzo... Czujesz się tak zaopiekowany tak, i tak dalej. Tak. I trochę nawet, wiesz, takie nawet podejście, że, znaczy nie mówisz, że jakiś parę razy coś źle zrobiłem, ale no, że jakby to nigdy nie jest klienta wina, czy nigdy ty nie jesteś wprowadzany w nie wiem, w poczucie winy, czy cokolwiek, zawsze jest tak, wiesz, że ty się czujesz mega nie... bezpiecznie i dobrze, nie? Że... Nawiązując do tego, o czym mówisz, no. to jest e, społeczeństwo niekonfrontacyjne. Tutaj tak. ludzie no. bardzo rzadko się konfrontują ze sobą. Jeśli no. już, no to, nie wiem, wyciągają pistolet, albo kij bejsbolowy no. z samochodu, wiesz, jakiś road rage, wiesz, no to, to się zdarza, gdzieś tam czasami no. widzisz jakiś, jakiś filmik, czy coś, wiesz, że no, jeden kierowca z drugim po prostu już tak byli na siebie wiesz, wkurzeni, że no. pały baseballowe, czy, czy jakieś noże, czy pistolet, Wchodzą w grę, ale to się zdarza bardzo, bardzo rzadko. Ale więc, no. więc jak jest ta konfrontacja, to już może być konfrontacja y, po dosłownie bandzie. po mm -hmm. bandzie, na śmierć, na życie. Mm -hmm. e, na śmierć, życie. Mm -hmm. Sorry. Kaleczę mm -hmm. nasz piękny język <śmiech> ojczysty. <śmiech> nie było, no. e, Ale zazwyczaj jest to mocno niekonfrontacyjne społeczeństwo i to daje też Tobie duże poczucie bezpieczeństwa. Mm. Moje, znaczy, ogólnie bezpiecznie jest tutaj. To I masz to jest, spokojniejszą banię trochę, nie? Bo te tam nie, nie są. musisz się nigdzie mm -hmm. na ulicy oglądać ze sobą czy coś takiego. Mm -hmm. o, obojętnie o której porze dnia i nocy, mm -hmm. nie. E, możesz spokojnie, możesz spokojnie. Tak, czy na wsi czy w banku, nie? To wszędzie jest turbo bezpiecznie. Tutaj totalnie no. bez... jest jakby poczucie bezpieczeństwa jest zupełnie inne niż mm. w Europie. Zupełnie inne. Tylko no. tak powiedziałeś tym no właśnie nieśpieszeniu. Tak sobie myślisz, jak wiesz, byliśmy w Japonii, no ile to, pół roku temu, no to tam nie, 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 nie było nie byłeś, nie byłeś w Japonii, Właśnie tam pamiętaj, jak wiesz, jakiś taki spoko resty z ramen, no to tam jak siadasz przy stoliku, to ci ustawiałem timer normalnie, masz 30 minut i masz out, nie? Uh -huh. e, śmieszne, że to wciąż Azja, Azja, w sumie nie tak daleko nawet, e, a, a tak zupełnie inne podejście. W... Tak. Kurde, Japonia? Jaki, jaka jest religia właściwie nie, nie wiem, stary, chyba. E, wiesz co, kurde, no nigdy tam nie byłem, no, aż no, tak się też to powiedzieć. Właśnie... Na, na pewno jest tam jakiś mm -hmm. buddyzm też, zen, czy, no, czy coś no. takiego. Nie nie, nie, nie chcę pana no? jakieś głupoty, ale na pewno mają tam różne religie, ale jaka jest wiodąca, tak jak no. w Tajlandii buddyzm, tu nie ma, no. wiesz, ten buddyzm w Tajlandii, to też nie jest buddyzm, który my znamy tam z książek o medytacji i tak dalej. Jest to jak, jak, jakiś tam odłam buddyzmu, no. e, wiesz, który często trochę przypomina nasz katolicyzm, że idziesz do świątyni, to wiesz, przy świątyni jest bankomat uh -huh, uh -huh, i trzeba uh -huh. trzeba... W, tak, no. w różnych miejscach za coś tam płacić, nie? Uh -huh. czy, czy dawać pieniądze na tę świątynię. No wiadomo, że one się same nie utrzymają i tak dalej, nie? No, ale jest, jest to na pewno również duży Business. biznes, tak? No. Tak jak tak jak religia zorganizowana na, na całym świecie, nie? Jak kościół czy cokolwiek, no. Tak. A ty się w ogóle tym interesowałeś jakoś? Czy wkręcałeś się w buddyzm, czy jakby to zrozumieć? Nie, nie, nie. nie miałeś tego. Nie, wiesz to hmm. dlatego, że ja jestem nie do końca zainteresowany religią zorganizowaną. Okay, w ogóle. No. Jestem chyba jej przeciwnikiem no. też. No. Aczkolwiek, no wiesz, no spoko, pójdę czasami do świątyni, jakby no. chcę się dowiedzieć czegoś, o co tutaj chodzi, co no tak, ten rytuał... Ten interesujesz rytua... się kulturą, nie? Tak, Wysa, tak, no. ale nie, że jakoś wszedłem w to jako... Mhm. Jak ktoś, kto się naprawdę interesuje religią, nie? Nie mhm. mam jakiejś super wiedzy. Okej, okay, mogę ci zabrać do świątyni, mogę ci tam pokazać parę sztuczek i wiem, coś tam wiem. opowiedzieć. Ale, ale to nie jest, że kumasz ten mindset czy tak, coś tam. Nie? Ale. Ale, nie... Mhm. ale wiesz, tak jak mówię, no, ta religia się przekłada na mentalność Tajską, tak? Mhm. Także mówiąc o mentalności, znaczy wiesz. Też w Tajlandii jest no, no, tutaj, jest, nie wiem, 75 milionów ludzi, no, to jest 75 milionów jednostek, tak? Także mm. no, każdy też jest oczywiście indywidualistą, mm. więc no, nie chciałbym z, tego, z tej populacji mm. robić jakiejś masy, nie? tak jak Mam. z, z Ken, każdego innego in kraju. Są tak... ludzie tutaj, mm. którzy też są outsiderami którzy są inni niż te, ten mainstreamowy nurt, nie? No. A stanęło taki tak, nawet e, mówiliśmy trochę o tych taksówkarzach, nie? I, hmm? i o buddyzmu. To jest zawsze w każdej taksie masz pełno, <laughs> wiesz, bożków, jakieś te malunki takie na, na, na dachu, nawet teraz jak byliśmy na, pod sufitce. Hmm? I no właśnie, to, to, oni praktycznie są tak religijni jak ten, czy to jest taki... Taka szopka trochę dla turystów? O co z tym chodzi? Zresztą myślę, że to no. zależy od jednostki. Myślę, uh -huh. że to jest pewnie trochę jak w Polsce, nie? Że w Polsce też masz dużo osób, które są autentycznie religijne i to autentycznie jest, nie wiem, prawda dla nich, to jest prawdziwe. Uh -huh. Są osoby, które bardziej no, robią to, no bo, bo jest to jakaś tam otoczka, nie wiem. No wiemy. ale u nas w tej nowej generacji to jest 90% już ma to trochę gdzieś, tą religię, nie? Uh -huh, uh -huh. A, a tutaj... Bardzo się z tymi nakownoszą niektórzy, nie? Te, 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 te ale, te ale, wiesz, no. ale taksówkarzami jeżdżą raczej, wiesz, goście gdzieś tam często ko 50-ki, okay. 60-ki. No, okay, zależy. Jeszcze z dziada, ehm, pladziada są. E, a, a jak młode pokolenie? Wiesz co, kurczę, nie wiem, bo młody chodzi do szkoły międzynarodowej, więc mm. tam e, tajów nie ma za dużo w klasie. I mm -hmm. e, Więc e, dzieciaki, z którymi mam kontakt, jak mm -hmm. dzisiaj widziałeś, to tam mm -hmm. to, e, to, to jest jakaś mieszanka międzynarodowa. A nie wiem, szczerze mówiąc, jak tutaj no. młodzież podchodzi do, do religii, ale pewnie jest to nadal. Obecne, nie? Bo. Obecne i myślę, no. że jest to nadal mocne jest to mocny element kultury. Oteska kultura jest ogólnie mocna. Tak? Nigdy, no. ta nigdy nie była skolonizowana e, zawsze dyplomatycznie jakoś wychodziła z tarapatów w, mm -hmm. w różnych momentach historii. I wiesz, i dlatego tutaj ta kultura jest mocna i na pewno jest zbudowana na no. buddyzmie. Gdzieś tam buddyzm jest fundamentem tej kultury. Na pewno tak jak no, w Europie jest to chrześcijaństwo, w Polsce katolicyzm i tak dalej. Myślę, że nawet to wiesz, ja też no, rozmawiałem z jakimiś tam tajami, oni po pierwsze, że rzadko kiedy mają pieniądze niektórzy z nich, że wyjechać za granicę, więc też się ta kultura nie rozpuszcza, bo nie widzą tyle świata co my, gdzie wiesz, połowa Polaków, no nie wiem, pewnie jak mamy Kilka lat to już jedziemy gdzieś za granicę, na narty, czy na uh -huh. Morze czy cokolwiek. Uh -huh. e, po drugie, że no też nawet jak gadam z tymi, ja pamiętam z jakimś gościem, który na koczank nas, yy, na hikingu jak się nas prowadził, no to on też mieszkał w Stanach, mieszkał we Francji, był jakimś tam szybkim kuchni, ale on kocha Tajlandię, kocha... I to często strasznie słyszysz, nie? że to uh -huh. jest taki, takie faktyczne uwielbienie swojego kraju. Nawet jeśli gdzieś tam wyjadę, to wracam tu i wiesz. Uh -huh. Oni faktycznie by kochają to. No i tak. I wierzę, że też bardziej będą szanować tą swoją kulturę i będą w niej, no bo po prostu uznają ją za wartościową, jakąś tam, nie? Uh -huh. Ale oni faktycznie. No i też, że pewnie większy teren to wciąż jest wieś stary, nie? oprócz kilku dużych miast. To... Uh -huh. no du Dużo jest obszarów no. e, niemieckich, tak? Nawet no, wiesz, no, na przykład wyjeżdżasz z Bangkoku, to masz cały czas, wiesz. E... Cały czas masz e, kilkupasmowe drogi mm -hmm. po obu stronach, prawda? I e, no to nie jest taka wieś, jak my myślimy, tak? To jest mm -hmm. wieś, z którą idzie sześciopasmowa autostrada. Mm -hmm, mm -hmm. E, ale faktycznie no, takich miast, e, miast, no to jest Bangkok i później długo, długo nic, prawda? E, ale no, Co na... jest drugim? E, chyba? Chiang Mai? Chiang Mai. No kurde, nie A to chcę, Chiang Mai to jest chcę... też mal, malutkie też, tak? Znowu no, no, mamy kłopoty, nie? No, na pewno jest. Jak... albo Chiang Mai. Albo albo Pattaya. Ale tak? widzisz na przykład no. pojedziesz na Samui albo Phuket no. i wiesz i no są to mocno już zurbanizowane miejsca, no. nie? Więc no więc, więc to jest też, też ten element. Wiesz, te, mówiąc powiedzmy o, ty, o tych mhm. obszarach pozamiejskich w Tajlandii, no to nie wygląda to tak jak Polska. Oczywiście też są takie no. rejony, gdzie wiesz, masz po prostu pola, dżungla, dżungla, pola, pola. ryżowe i tak dalej i to jest super, nie? E, ale no tutaj jak wiesz, wyjeżdżasz za miasto, no to tak jak mówię, no masz tę autostradę, wiesz, trzy pasy po jednej, trzy pasy po mhm. drugiej, jakaś tam niska zabudowa coś no i oni to powiedzmy nazywają to z countryside nie jest ja już na countryside nie ale to, to nie jest countryside, które my znamy no. z naszych rejonów. no ale też czasem jakiś taka wieś to już jest taka wieść też totalna, której my nawet nie, nie mamy w Polsce nie no to, ja to, też to, jest, taki to jest to jest super co, nie? To jest no tak samo jak jedziesz no. na jakąś wyspę, no. która jest jeszcze w miarę dziewicza Płatnie, kurczaki latają wszędzie tak i, nie Oczywiście takich mhm. wiesz, miejsc jest coraz mniej tutaj nie mhm. bo turyści, wiesz no, no wiadomo no, jakby Tajlandia żyje w dużej mierze z turystyki jest to nie wiem, 20-25% PKB. Ja pię. Jakobydzie w w brutal, co? No, <gry> Totalny. No, tak, to no. było brutalne. Był totalnie, brutalnie. Więc wiesz, tam, tam gdzie oni mogą wykorzystywać to, e, no to po prostu rozbudowują, rozbudowują tę inf infrastrukturę turystyczną. No i to jest zrozumiałe, nie? No ale też hmm. są pewne, wiesz, no musi być jakiś balans zachowany, bo na przykład ta, ta słynna plaża Maya Bay na Pipi, nie? Tam, mm -hmm. gdzie był kręcony ten, fi ten chyba, film nie? The Beach z DiCaprio, mm -hmm. nie? No właśnie zajechali ją, no i w pewnym momencie musieli ją zamknąć, tak? No i natura wróciła, rekiny wróciły i tak dalej. I okej, okay, no i jest jakiś, jak, jakaś, tam, jakaś tam ilość turystów, którą puszczają codziennie, Tak, nie? to nie chyba nie do końca, właśnie, no jeszcze potrafią, no bo wiesz, u nas w Europie zawsze są te jakieś nawet urbanizacyjne, że, nie wiem, posadzisz budynek, tu musisz leźć drzew, tu nie możesz czegoś, że, nie wiem, pole Marok, stać na ogorze, jakieś takie pierdoły, nie? Oni tak chyba nie do końca kumają takie rzeczy, czy nie mają takich zielonych ruchów, Aha. No też m, trzeba mieć hajs i trzeba być bardzo rozwiniętym krajem, żeby mieć takie, wiesz... Tak. My też jeszcze niedawno patrzyliśmy na węgiel czy na benzę, że super, nie? Dopiero, okej, okay, teraz troszkę widzimy, że może... Bardziej eko, I oni chyba też tak zajeżdżają. Poza tym, pamiętasz, jak byliśmy na Kolanta, to była tak? W, w Lip, coś roku, dwa lata temu. Kolipa, Kolipa. Lipa. Lipa, Lipa, tak? Kolipa. To, no to tam też był straszny syf, nie? I to oni tu zaniedbywali te plaże i tak dalej, nie? że tak mhm. trochę. No, no ale pewnie też jak wiesz, nie mieli hajsu jeszcze nie było turystów i tak dalej, to ostatnie, o czym myślą, to wiesz, jeszcze sprzątanie ulic i coś, nie? Tylko po no, mhm. prostu masz ważniejsze potrzeby do spełnienia jakieś tam, nie? Tak, tak, tak. Dobra, wracamy po przerwie. Bo mieliśmy przerwę na. Piciusiku i sprawdzenie że nie wszystko działa. I kończy. No właśnie, teraz trochę zakręcimy kółko, jeszcze wrócimy, wrócimy do muzy, wrócimy do planet, wrócimy do tego, co obecnie robisz. Dobrze. No, I trochę, no właśnie, bo tak naprawdę wiesz. Jesteś gościem z ogromnym doświadczeniem, który omielił sceny No i właściwie grasz już trzy czwarte, pewnie dwie trzecie swojego życia, czy cokolwiek. Nie, już trochę niejedno widziałeś i tak dalej. No 4. i teraz. Budujesz trzy czwarte, no i teraz budujesz e, band na nowo, mhm. e, no właśnie jeszcze będąc zdalnie, gdzie chłopaków masz tam mhm. i no właśnie, ja, jak bardzo trudny to jest proces i jak bardzo frustrujący. Czy to jest spoko, czy promowanie i właściwie nie granie prób, jakby jak to, jak to teraz czujesz, stary, nie po tych latach? Znaczy, wiesz co, e... no na pewno jest to frustrujące, no. że nie mogę grać prób co tydzień, albo nawet co miesiąc, nie? Ale też myślę, że Teraz ten temat się rozwija mhm. i, i, i planet zaczyna intensywniej działać i tak jak mówiłem, myślę, że ja na tym będę intensywnie pracował i intensywnie będę się zaangażował czasowo, w sensie moje przyloty do Polski mhm. będą częstsze. Więc myślę, że gdybym był w Polsce tak trzy razy do roku na miesiąc, no. myślę, że to może działać dość dobrze. No. Bo wiesz, ja też muszę mieć czas w domu, żeby samemu pracować nad no. muzyką, więc czasami dobrze jest coś wymyślić na, na próbie, ale tak może jedną czwartą materiału. Jednak trzy czwarte materiału wolę, jak to wszystko jest... Powstaje w chacie, nie? Ustaję w chacie, ale no. No, kurde, to no, Super byłoby się z chłopakami no. widzieć częściej, nie? Więc no, na pewno jest, jest to frustrujące, ale nie jest to niemożliwe, tak? Po no. prostu, wiesz, no, otwieramy sesję w Logiku i sobie wysyłamy, tak? I, i jest ping-pong, no. tak? Ja nagrałem to, ty dogra dograłeś tamto. I to działa, stary. No. Przy dzisiejszej technologii, wiesz, jeszcze Eee, możesz robić przedprodukcję na tak wysokim poziomie, gdzie Wiem. to już wszystko brzmi prawie jak album, więc też nie... Ja mi... Tylko bębny są problem jak coś, nie? Tak. Nagranie bębnów. Ale no... Dokładnie. Tego co słyszałem, to Jay, to spoko to brzmi, więc no. Tak, tak, tak. No nie no, bębny no. nagrywamy wiesz, w, w, dobrych, w, w dobrych... Teraz byliśmy w Kosa byłem na studio pod uh -huh. Katowicami, naprawdę super studio, polecam. Uh -huh. Pozdrawiam Kosa, jeśli oglądasz. Uh -huh. No tak, bo nagrywałeś to we wrześniu czy tak, nie? Październik? Tak, we, we wrześniu, no. eee, Więc... Y Jestem trochę frustracji, ale na pewno więcej jest, wiesz, pasji, yy, radości. No. I, tak bardziej no. mi się z tą frustracją nawet wiesz o po prostu, o, o trochę zaczynaniu od początku, nie? Jak Aha. ja mogę teraz wyobrazić nawet, no, że mam tworzyć od nowa band, nazwę, jakieś wiesz, foty i w ogóle budować się w social mediach, to jest takie, kurde, nie wiem, czy, czy mam na to siłę, nie? I to, to, to jest dużo roboty i to takiej. No właśnie, mu zaczynasz zupełnie od początku, nie? Ale wiesz co, myślę, że też mam jakieś realistyczne oczekiwania mm -hmm. od tego, tak? Jakby... Myśl, jakie masz, stary? Mam, a okej, okay. no fun, bo, czy... właśnie, no? E, wiesz co, no, po prostu sp sprawia mi przyjemność e, pisanie muzy, granie z dobrymi muzykami i, i po prostu pokazywanie tej muzy światu, tak? Okay. Pe, to... Pewnie wiesz, pewnie podczas tej naszej rozmowy mm -hmm. ktoś pewnie posłuchał jakiegoś numeru plany z tej pierwszej no. epki. No. I to mi daje ogromną satysfakcję, stary. Okay. Co, nie? Okay. To jest coś takiego. To jest większa satysfakcja niż granie dużych koncertów. Kurwa, świadomość bo to jest tego, że, twoje, nie? Tak. I... Świadomość tego, że ktoś wybiera twoją twórczość do tego, żeby. Nie wiem, urozmaicić sobie czas, dzień, nie? spędzić okay. dzień, może zainspirować się czymś, co nie? Może powyciskać na siłowni, no. e, może się, wiesz, wycilować, no. wypić już tym piwko, czy tam zapalić, no. coś takiego. I to jest stare, no, niesamowite uczucie. Okay, czyli taki to, jest naj... bardziej, nie? to jest najlepsze no. uczucie i, i, okay. i to, to nie musi iść, wiesz, w tysiące i miliony. E, nawet już teraz, e, z tymi zasięgami, które ma tam planę, wiesz, jest tam na Spotify. No, grube tysiące, wiesz, save'ów i playlist ads. Nie wiem dokładnie, ile uh -huh. trzeba by to policzyć, ale jest tego sporo. E, stosunkowo sporo odsłuchań, biorąc pod uwagę tak krótki czas i w ogóle. Więc, no, już, już teraz mi to daje ogromną satysfakcję i nadaje jakiś w ogóle cel, wiesz. Jakby Uwam. budzę się po to, żeby grać muzę, Uwam. czy to jest gitara, czy syntezator, czy tam czasami bębny, czy nawet Pianino. E, I wiesz, i... Masz jakąś misję życiową. Mam misję i, mm -hmm. i tworzę coś, co, co innym ludziom się podoba. No wiadomo, że komuś też mm. się nie, nie, nie spodoba i to jest normalne i tak powinno być. I to jest, to jest spoko. I, I powiem ci, że... Ty, to sprawia, że żyję sobie dobrze i spokojnie okay, i, okay, no. i, i czuję, że, że, że to ma w sens, że to do końca zmierza. No właśnie, bo tak wiesz, to, no, to nie jest nowa rzecz, że zespoły powstają w Danii i czasem się nigdy nie widzą, tylko to cała muza siedzieć tam umiela w sieci, mhm. ale no trochę się tak właśnie zastanawiam, jak, jak się promuje takie rzeczy stary teraz na nowo, nie? W sensie. No, no tak, jak, jak to się robi? Czy... Znaczy wiesz, no wczoraj no. o tym gadaliśmy, no. e, tylko wrócę no właśnie, do tego, co ile... no. na początku, bo. Mhm. Bo to nie jest do końca tak, że ten zespół to jest coś zupełnie nowego. Bo ja z Jayem, mm -hmm. perkusistą, my stary e, gramy ze sobą, wiesz, on and off od, nie wiem, 20 lat. Okay, no. Mniej więcej, może 18. I to jest pierwsze nagrania wasze wspólne to są teraz, właściwie, nie? Takie pro. Tak, takie pro, tak, mm -hmm. ale wiesz, mm -hmm. ale my razem się uczyliśmy praktycznie grać. Znaczy, już byliśmy na jakimś tam poziomie, tak? Jak zaczęliśmy ze sobą grać, to tam wiesz, graliśmy covery, Death, Synek, no i robiliśmy swoje autorskie numery. Mm -hmm. Później graliśmy razem w tym spotkaniu w Szczecinie. No i potem wiesz, ja jechałem do, do Krakowa i wiesz, no ciężko było. Ten dystans 600 km pociągiem 12 godzin czy coś często był brutalny, no później samochodem. E, ale gdzieś tam cały czas jak tylko mogliśmy, to, to dżemowaliśmy no, ze no. sobą. Nie? I w momencie, kiedy ja mieszkałem w Polsce trochę dłużej, mniej więcej czas COVID-u, no to po prostu to wyszło naturalnie podczas dżemowania. Że nagle, wiesz, z riffów e, zaczęły mm. robić się utwory, z utworu zrobiła się epka, zrobił się jakiś koncept, jakiś vibe i to wszystko wyszło naturalnie. I mm -hmm, oczywiście mm -hmm. gdzieś tam o tym rozmawialiśmy, ale mm. to wszystko naprawdę stało się mocno naturalnie, co nie? Ciekawe, że po tylu latach stary się udało ten, no. Tak, tak. I wiesz, mm. i, i, i więc to jest to. A jak to promować? No wiesz, no, wydaje mi się, że zależy jaki masz cel. Dla mnie, mm. tak mówię, celem jest to, żeby ktoś tej muzyki słuchał. Kto, Dotarcie do odbiorcy, Ktoś nie? inny niż, wiesz... No. Ja e, no, i, i moi bliscy. Paczka tak, przyjaciół, tak. No. tak nie? E, więc, e, więc no, jeżeli chodzi o planę, to po prostu zrobiłem jakiś tam research, mm -hmm. e, mówiliśmy o tym wczoraj. Tak, no. I, e, i po prostu bo Spotify, tak? Wczoraj wcześniej Spotify. Promocja uh -huh, na Spotify, uh -huh. czyli e, docieranie do kuratorów playlist, uh -huh. e, docieranie do firm, które się zajmują promocją na Spotify. Uh -huh. no, trzeba oddzielić ziarno od plew, trzeba tam spróbować. okej, okay, to działa, to nie działa. E, no i stary, tego się trzymam i jestem zadowolony z rezultatów. Mimo tego, że tego nie widać gdzieś tam, wiesz, na na Facebook, czy na Instagramie, no to na Spotify to mniej więcej hula. E, w sensie, że no, uh -huh. widzę, że codziennie wiesz, e, jest dużo osób, które słuchają tych utworów i myślę, że chcą więcej, tak? Bo po to ludzie zapisują te utwory w swoich bibliotekach, żeby wracać do tego, no. żeby wracać też do artysty, nie? I no. myślę, że z nową epką, która wyjdzie za chwilę, myślę, że ta kula śnieżna będzie się powoli tworzyć, tak? Mam to, nadzieję. To jest zajebiste w muzyce, nie? Że każdy album napędza, że wszyscy wrócą do tamtego i tak dalej, że to uh -huh. jest, uh -huh. no, jedno tak. buduje drugie. Tak z ciekawości cię spytam, bo ja kiedyś pamiętam, parę, parę miesięcy temu była taka głośna akcja ze uh -huh. że mają odciąć tych najbardziej low-income artystów od jakiegokolwiek, jakiegokolwiek income. To się w końcu wydarzyło? Czy, czy nie wiesz? Jest to czy tak jest coś takiego, że jak masz utwór, który nie zrobił hmm. chyba tysiąca streamów w przeciągu roku, to czy coś... To się nie monetyzuje. To się nie monetyzuje, hmm. ale musisz mnie poprawić, okej? Okay. No, okay? no, no. Więc... Ale ty masz jakieś, nie wiem... Dolka, czy ile w sensie jakiś coś ty możesz zarabiać, czy nie? Może tak. No. Ja nie mówię, że zarabiasz, czy że to są duże pieniądze, tylko czy. Znaczy, nie, ale no możemy o tym mówić otwarcie. No, no. Wiesz co? No, wydaje mi się, że za około tam pierwszych, nie wiem, mm. 60 tysięcy streamów, które mieliśmy, to jest stare 100 dolarów. Okej, okay. okej. Okay. no. Ale znaczy, no... No, to jest tak spoko, nie masz, no, no, tak ciekaw, jest, ciekaw jest, jestem, jest, czy wiesz. No. Jest to jakaś kasa, ale to Aha. też wiesz, kosztowało wielokrotność tego, nie żeby nie to wypromować no. na, na Spotify, no, nie? No, no. bo. Bo też no, nie oszukujmy się, jeżeli poświęcisz czas na no, zrobienie muzyki, poświęcisz jakieś pieniądze na to, na nagranie, i tak dalej, w moim też wypadku podróże, nie? Bo to jest wszystko związane. No, trzeba dolecieć do Polski, trzeba tam się zakwaterować, trzeba tam żyć przez ten miesiąc czy półtora. Um... Nie, nie no, to jest taki passion project, nie? To, to nie mówmy, że to, to jest za zarabianie pieniędzy, nie, No, tylko ale, ale wiesz, no. ale... No dobra, ale nawet mm. biorąc pod uwagę chłopaków, którzy czy tam dziewczyny mm. grają na miejscu w, w Krakowie czy gdzieś, no powiedzmy, że poświęcą na, na zrobienie albumu rok i poświęcą na to, wiesz, mnóstwo swojego prywatnego czasu i środków też, fundusze, no to drugie tyle trzeba albo jeszcze... albo kilka razy tyle trzeba mm. włożyć w marketing, żeby to gdzieś dotarło, tak? No. Oczywiście, no czasami... Zadziała coś magicznego, zadziała no, szczęście, tak? u szczęścia, że akurat to siądzie. Akurat zrobi się mm. viral, ale jak się zrobi viral z jednego utworu, to często to jest za mało, co nie? Eee, zależy, nie? Znaczy, jeśli nie masz, wiesz, dobrej bazy, nie masz powiedzmy wydanej płyty mm -hmm. i, i, no nie wiem, możesz viralowym songiem przyciągnąć do ciebie, oni powiedzą, o spoko artysta, nie? Ale jeśli nie masz takiego background. Które jest spoko, mm -hmm. albo na przykład ten viralowy numer jest zupełnie inny niż cała Twoja twórczość. Tak. No to faktycznie to możesz się gdzieś tam nie, nie odbić w tym. No. Tak, A... myślmy, że trzeba mm -hmm. w marketing włożyć jakieś no. prawdziwe środki, no. żeby zobaczyć z tego rezultaty, które są adekwatne do pracy, do mm. muzyki, którą chcesz pokazać światu. No, no. Nie? Tylko to jest Ciekawe stary, tak jak to się zmieniło. Ja jeszcze pamiętam, jak my właśnie z Dispers wydawaliśmy, to Season of Mist 2012 to był. Jest, jak się nazywa to pytanie, pamiętam? Living Mirrors? Living Mirrors, dokładnie, jest uh -huh. e, Tak, i jeszcze wtedy ty pamiętam, wiesz, to się mówiło o takich bardzo tradycyjnych formach, że w gazecie tutaj napisze jakiś ten, że uh -huh. tu wypromuje jakiś artykuł, nie? Że stary. Uh -huh. 10 lat, a tak naprawdę wszystko teraz, no tak naprawdę nawet ostatnie skierowanych, że był zawsze magazyn Perkusista, nie? Który mhm. był takim. To było jedyne twoje okno na świat, jak nie było internetu. Jasne. To był ten magazyn, nie. Mhm. I, I wcześniej faktycznie te recenzje w, ma w jakichś magazynach muzy, muzyków, cokolwiek, to, to było jedyne, co miałeś. nie? Teraz każdy ma swoje. No i właściwie, tak, tak jak mówisz, że Spotify to jest wszystko. Główno koło obchodzi, czyli napiszą w metalhamerze jakąś tam areckę, czy coś, nie, że mało ludzi dociera, albo tacy bardzo oldschoolowi, nie? My raczej wolimy słuchać tej muzy, niż słuchać o niej, czy czytać o niej może, nie? Ale z drugiej strony jest też YouTube i bardzo dużo gości, którzy recenzują płyty, którzy myślę, że też pewnie... Robią jakieś popłatne promocje, nie? nie są. Oczywiście, do... oczywiście, oczywiście. Są, są sposoby do nich do dotarcia. Tak? Do, do znaczy, no. mnie to nie interesowało. Nie tak z ciekawości. Znaczy, mo mo może no. jeszcze nie? No. Może kiedyś się tym zainteresuję, co nie? Bo tylko byłem nastawiony na Spotify. Wiesz, myślę też, jaki jest twój cel, prawda? Na no. no. początku, bo no. może no. masz zespół i twoim celem jest granie na żywo. No to powinieneś grać koncerty. Tak. Powinien zrobić wszystko, żeby grać jak najwięcej, co nie? E no, ja chciałem grać na żywo w pewnym momencie, ale pierwszym celem jest to, żebym miał słuchaczy, że, żeby ktoś z tej muzyki słuchał, żebym miał motywację do tego, żeby wstawać rano i, 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 i doskonalić się jak, jako muzyk i no. wiesz, i, i robić muzę. I, także wiesz, także jak sobie pomyślę, że miałbym zainwestować jakieś środki finansowe i czasowe w granie jakichś tras, e, i oczywiście na początku trzeba za to płacić, albo wiesz, nie, no. jest, nie jest to tego. I, I liczysz do jakiej publiczności dotrzesz, prawda? A tutaj Spotify i nagle docierasz do ogromnej publiczności, prawda? Nie wychodzą no. z domu. No. Więc no, zależy, czego chcesz, tak? Zależy, jaki jest twój cel. Jak, jak jesteś zespołem, który chce mieć po prostu słuchaczy, no to myślę, że no, mhm. internet jest oczywiście najlepszy rodzaj produkcji. No ale to też jest takie trochę dla mnie. Um... No, przerażającym w pewien sposób, uh -huh. że jak, jak, jak dużą właśnie, to o tym mówiliśmy, jak dużą dominację rynku ma Spotify i tak, tak naprawdę jak on kreuje to, co, no ja nie wiem, mogę tylko zgadywać, wiesz, że, no nie wiem, mają udział w rynku na pewno ponad 50%. Tak mi się 80%. Trafie, 80%, ja Jeśli chodzi o streamingi, to jest około 80%. To jest strasznie grubo, Nie naprawdę uh -huh. mają przeogromną władzę. Mo, 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 może nie? mówię o jakichś no. danych sprzed roku, ale to, to są w miarę no aktualne dane. Ja też dany. strzelabym, że tak 60-70, no je, minimum, jeszcze nie? Jeszcze więcej. Uh -huh. Uh -huh. Ciekawe też, bo też mówiliśmy, że wiesz, że Spotify ma trochę wyrąbane na jakość, nie? I ta jakość jest faktycznie najgorsza ze wszystkiego. Mm -hmm. Ciekawe, że u nich też to jest czy marketing, czy dostępność artystów, ilość, czy oni zrobili to pierwsi? No nie, Apple to, nie. nie znaczy, zrobi... no, oni sali byli pierwsi. Pierwsi byli. Ja dwa, pamiętam, nie. Że, że tak ja... z taką szybko. W sumie po to nawet ten serial powstał o tym, bo oni byli... Zrewrócenie y rynek, nie? co, ja już używałem Spotify gdzieś tam, e, kurde, no nie, nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że okolice 2011-2012. To samo. Mm -hmm. I wiesz, i... i już wtedy mówiłem wszystkim, że jakby tak będziemy niedługo konsumować muzykę. Ciężko było w to uwierzyć, tak. stary, ja w nie wierzyłem, że możesz, dla mnie to było no. oczywiste, tak, okay. bo nagle miałem, wiesz, w samochodzie mm. na, na, na telefonie miałem bibliotekę, tak? tak? Nie, że ster te płyt i te płyty gdzieś trzeba jeszcze kupić, no. wiesz, dostać, bo to, to też czasami, wiesz, za, za, za gówniarza czasami się czekało na płytę gdzieś tam dwa tygodnie. Tak, są wiał ze Stanów czy coś, nie? Do, dokładnie. Mm. E, no, a, a tutaj nagle masz e, w zasięgu ręki już wtedy po każdą bibliotekę, a teraz prawie wszystko. Więc no, ja też gdzieś, gdzieś to mm -hmm. tam ponad grubą dekadę tę uczyłem, że mm -hmm. tak to będzie i, i wiesz co, I, jest no, to natura oczywiście. naturalna ewolucja, nie? No. Znaczy, ja mam dalej sentyment do CD, nie? Bo to no. był mój ulubiony nośnik. Mm -hmm. Kaseta mnie zawsze irytowała, bo ta jakość i tego. Przewijanie coś e tam, nie? Winyle gdzieś tam <laughs> miałem w domu, no. ale miałem, wiesz, tam, nie no. miałem dobrego sprzętu do słuchania winyli, ale też tam jakiś pierwszy kat czy coś takiego słyszałem na winylu. E ale płyty kompaktowania, nie? I mam dzisiaj do tego sentyment i gdzieś to wraca. Dużo zespołu wydaje te płyty i wiesz... i kurczę, fajnie jest kupić płytę, otworzyć booklet, to, tak dalej, nie? Hmm. wiesz, i, i, i czujesz jakiś kontakt hmm. fizyczny wręcz z muzyką, z artystą, tak? Hmm. I jest, to, jest, to, jest to pewnego rodzaju komunikacja z zespołem no albo z artystą, prawda? No, eee, no i też e, słucha się muzy trochę inaczej, tak? No bo wrzucasz to CD do jakiegoś otwarzacza. Ja mam no tam akurat, wiesz, przy maku mam cały no. czas otwarzasz CD osobny, no i czasami sobie no puszczam daj. jakąś płytę. Albo oczywiście w aucie, nie? No. E, jak jestem w Polsce, bo tutaj nie mam auta. Ale to rzadko się słyszy taką opinię jak od ciebie, nie bo każdy zawsze. No właśnie, z ery digital nagle sięgamy do prehistoryi, wiesz, winyli i kaset. Te uh -huh. płyty tak trochę były po środku, nie? I, uh -huh. i może nie są owiane takim romantyzmem jak kasety, uh -huh. bo teraz kasety też mają swoją, wiesz, są wytwórnie, które... Comeback. Uh -huh. Tak, jest mega comeback, stara, to jest totalnie niepraktyczne, to jest czysty romantyzm, nie? To, tak, to nie ma tak. żadnego uh -huh. uzasadnienia logicznego, no, uh -huh. więc to, to twoja opinia śmieszna ten. No ale ja po prostu mam nadzieję, wracając do tego Spotify jeszcze, że oni tego nie spierdolą w jakiś sposób uh -huh. I, i to właśnie nie będzie, no bo to, no nie chcę wiązać korupcji, no ale to byłaby wspólna korupcja, wiesz, gdyby wszystko kupowali sobie na, na playlistach, co ci się pierwsze... I żeby to były tylko pieniądze, uh -huh. to by dawało strasznie mały dostęp nowym artystom do, wiesz, do nowych słuchaczy po prostu, nie? Że, uh -huh. że miejmy tylko nadzieję, że tam są dobrzy ludzie aci stary i... Myślę, myślę, że są i dobrzy, i źli, tak jak wszędzie. No. E, I myślę, że, wiesz, branża, branża muzyczna była e, zepsuta, wiesz, już dawno temu, no. jak sobie włączyć jakieś e, filmy e, Ricka Beato, e, wiesz, on ma dużo... Uh -huh super historii, związek z branżą muzyczną z, z jego lat, gdzie on działał aktywnie, mm. tam lata 90., czy tam wcześniej, czy trochę później. I no, już wtedy ta branża była zepsuta do, do szpiku kości. I myślę, że nadal jest i taka będzie. No i, to, no. I tak jest show biznes chyba wszędzie, nie? Bo tak, tak to po prostu działa. Znaczy wiesz, no po prostu no, trzeba się liczyć z tym, że płatna promocja zawsze będzie, czy to wiesz, na spoty, czy gdzieś tam. Mhm. Tylko żeby może to było, tak się zastanawiam, że no wiadomo, że no... Jeśli masz jakiś produkt typu YouTube czy coś, no to też możesz promować swoje wideo, czy na Instagramie możesz nie. To czemu miałbyś tego nie robić na Spotify? O, tylko fajnie, żebyśmy mm. my troszkę wiedzieli o tym, tak. że to jest reklama, że, a nie, że to jest że to jest sponsorowane. Może tak. Czy znaczy, wiesz, teoretycznie na Spotify i myślę, że w praktyce tak to działa, no. Mm -hmm. Jakby nie możesz się wkupić na playlistę Spotify, tak? Mm -hmm. e, możesz, e, możesz jakby napisać maila do kuratorów, albo możesz. Mm -hmm. Możesz nawiązać kontakt z firmami, które zajmują się promocją muzyki i możesz im zapłacić za to, żeby nawiązali kontakt z kuratorami I jeżeli taki kurator polubi twój utwór, mhm. to może go wrzucić, tak? I, I raczej nikt ci nie może dać różnych gwarancji, ale wiesz, jako tako Spotify ma swoją politykę, że mhm. nie możesz się wkupić na, 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 na playlistę, tak? A jak to działa w praktyce? Tylko no też to... playlisty mogą być prywatne, nie? Więc to też tak. nie są w stanie komuś powiedzieć... Tak, no ale właśnie, no bo te prywatne no. playlisty też często mają, wiesz, niesamowite zasięgi, no. ale nie takie jak te editorial playlist na Spotify. Ed editorial to jest jakaś konkretna forma tych playlist Spotify'owych, tak? Czy to po prostu znaczy, że są zaklepane przez nich i... To są tworzone przez Spotify. Tworzone przez Spotify. Mhm, mhm. Mm. tak. Kurde, no to też ciekawe, no bo oni są biznesem tak samo, jak i proponują ci i tak dalej, nie? Trochę tak, mhm. czy jeszcze nie ma jakiegoś... Konfliktu interesów, wiesz, no, ale, nie? no oni, oni mają biznes z no, subskrypcji, tak? Eee. No, pewnie no, to... dalej nie zarabiają z tego, co... Proszę? Chyba dalej nie zarabiają, nie, nie wiem, ale... Nie? Oni jakoś przez lata przecież byli... W... no... Tak? Nie, znaczy nie, to kurde, teraz mi dałeś domyślenia, Ale czekaj, no nie, bo ten gość jest turbo bogaty. Nie, bo oni, 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 mają, jest ta, oni mają, nie wiem, no, no. ile, jest, ile jest subskrybentów płatnych, 200 milionów, musimy okay. poprawić, no, no, trzeba by to no, sprawdzić, no, no. ale wydaje mi się, że Zrobimy z tego, z tego będzie hajs. No. no, tylko też pytanie, ile technologia kosztowała serwery i tak dalej, żeby to działało w tak szybki sposób. Nie, ale no. ten gość jest turbo bogaty, więc myślę, że coś no, tam się No właśnie, widzisz, no. z racji tego, że na Spotify nadal nie masz lossless, quality i mhm. nadal nie masz Dolby Atmos, no. no to pewnie jest to też robione tak, żeby za bardzo się nie wykosztować i żeby no, to było rentowne no. konkretnie, nie? No tak, to no bo też, no właśnie, weź stary tle, ja nie wiem, czy oni muszą to na jakiejś mieć, nie? Żeby to utrzymać, w sensie to jest... Wiesz, ty jesteś informatykiem, no. więc pewnie no. wiesz, wiesz najlepiej, no. nie? No, bo, no, no, jestem ciekaw jak ten, bo też Wiesz, nawet stary, wszystkie deale podpisać jakieś z, z wytwórniami. No, Oglądasz ten serial? w ogóle, czy nie widziałeś tego Spotify serialu co jest na Netflixie chyba? Nie widziałem. Nie widziałeś. Jest jakiś, jest jakiś serial o Spotify? Tak, jest Spotify. o, o, o powstaniu Spotify, to jest wow. zajęty. Wow, ok. Właśnie wiesz, i to jest taki. No my sobie troszkę nie zdajemy z tego sprawy. Ja nie oglądałem chyba ostatniego odcinka czy coś, uh -huh. ale wiesz, no przede wszystkim, jak bardzo technologia była ważna na Spotify. Pomysł z pomysłem, nie? Ale uh -huh. generalnie ten pom pomysł, taki tego gościa który był taki no typu taki Steve Jobs stary, że on wymarzył sobie, że akurat to będzie tak, że jak ty klikasz, to ta piosenka od razu leci i on walczył stary o te milisekundy dosłownie, mhm. żeby jak najbardziej skrócić to, żeby dać userowi ten experience, okay. że ty klikasz i to leci, że to jest tu i teraz, nie? Okay. I tam były mega walki w ogóle, wiesz, jakiś, e, no, żeby właśnie zbić ten czas o taki, jak on sobie wyobrażał i tak dalej, i jak bardzo odpowiednia technologia musiała powstać, żeby Spotify go odpalić, nie? Uh -huh. I potem właśnie spróbowała do, się dogadywać, z, wiesz, tam jest normalnie to w serialu, jak się próbowali dogadywać z Warner czy tam jakimś Music czy coś tam, uh -huh. i wszyscy w ogóle, powaliło was, stary, co uh -huh. ja mam, mam dać, wiesz, i jakby jak to ma działać, stary, nie? Uh -huh, Więc w ogóle no, uh -huh. sam pomysł jest dosyć radykalne, no i tak w sumie, no ja, ja wtedy, tak jak mówię, 2012 nie potrafiłem tu wierzyć, że tak to ma teraz wyglądać, stary, nie? Uh -huh. Za 30 zł? Tam ile to kosztowało? 12, może wtedy, nie? wiesz, uh -huh. Uh -huh. no tak. także polecam serial w takim razie, stary. No, no to... dzięki, obczaję sobie, no bo gdzieś no. tam tym żyję, wiesz, interesuję no. się tym, bo no, je jeżeli zależy mi na czymś, na jakichś tam liczbach, no to na pewno na tych liczbach płynących ze Spotify, tak, no. żeby no faktycznie. Byli jacyś, jacyś prawdziwi słuchacze, którzy interesują się planet. No i no już są, tak? Więc no, mnie to mega cieszy, mega, mega motywuje. Jest to jedna z rzeczy, która sprawia, że budzę się rano i mam energię do tego, żeby pisać muzykę. Let's go, no. No właśnie, no to może tak w trzech słowach jeszcze wiesz o Twoich planach z, z planet, mhm. czego możemy się spodziewać, tak? Może nawet, żebyś sobie odsłuchał tego za rok i dowiesz się, czy się udało. Dobrze. no. Więc. E... Za kilka miesięcy wyjdzie druga epka zespołu. E, cztery utwory, e, gitary, bezprogowy bas, perkusja, jakieś synty, elektronika. wokalu dalej szukasz? Nie, nie. wiesz, czy nie? nie. Znaczy masz, nigdy, z... nie szukałem nigdy nie szukam do wokalu, Nie szukam, mhm. na, na tę chwilę instrumentalne, może mhm. kiedyś będzie jakiś wokalista, może mhm. jakieś utwory z wokalistą, ale na tę chwilę to jest muzyka instrumentalna. Więc e, za kilka miesięcy wychodzi EP, drugie. Mhm. E, w tym roku. Chcemy napisać i nagrać long playa. Myślę, że wydać go w przyszłym roku i tyle. I okay. na razie tyle. I jak, mm. naj, jak najwięcej wiesz, jak najwięcej współpracować z chłopakami i zdalnie i w Polsce. Mm -hmm. tak? Także chciałbym jak naj, najczęściej latać do Polski, jak najczęściej grać z Bartkiem i z Jayem. My jeszcze wiesz nie. Z Bartkiem z... się jeszcze nie widzieliście chyba. Tak? My jeszcze no. się nie poznaliśmy no. live, nie? No, Ale no, no. Bartek jest yy, yy, tak. Yy, zorganizowaną osobą i tak okay. świetnie ogarnął ten bas i w ogóle vibe no. jest świetny I, i razem z Jayem no, jesteśmy bardzo szczęśliwi, no. że że jest jest częścią planem no i nie mogę się czekać, aż się Poznajcie, spotkamy, nie? aż zagramy jakąś próbę za kilka ogóle. miesięcy no. to jest to, to dziwne no, nie? Nie? ale no i ja można na to czekać stary nie to jest, tak tak o. tak więc, więc mm. y więc takie są plany. No. spokojno, no to jakiś, pewnie playthrough powinniście robić też czy coś, nie? Bo to jednak promocyjnie mega też działa i, i warto pewnie... Pewnie zrobimy, no. Żeby te, ludzie, tym... wiesz, przykleili wasze twarze do, do projektu i... W tym roku będzie pewnie jakieś playthrough. Mhm. Myślę, że postaramy się, żeby była, żeby była jakaś dobra produkcja. Nie wiem, kto to jeszcze miałby robić, ale, ale postaramy się zrobić. A może jakiś animowany klip czy coś takiego. Ale myślę, że playthrough byłoby lepszym egzaminem, bo jednak jest to muzyka instrumentalna, Troszkę jest to muzyka dla muzyków. Jasne, na pewno no, jest to no. jakiś tam mocny odbiorca tej muzyki. Na pewno du dużo jakiś ciepłych słów słyszę od muzyków. No. Więc super, cieszę się. No. Więc playthrough byłoby na pewno dobrym, dobrym rozwiązaniem. Poza tym, do mnie się też tak. Ja, ja, ja nie wiem, jakie ty wolisz klipy, a tak dygresując jeszcze, że wiesz, że ja naprawdę wolę stary patrzeć, jak muzycy grają muzykę, zwłaszcza metal. Wczor nie? Wczoraj widziałem Dirty Loops, nowy klip. No. Ja pierdziel, ale stary numer jest. Grają, musimy tak? zaraz, okay, zaraz zobaczyć okay. ten. Numer. Ale grają, chłopy, w sensie są na tym, tak? Uh -huh, uh -huh, grają okay, i, to, no. i to jeszcze jak, jest okay, czas. Okay. Okay. No ale oni też od początku wiesz, no, to była właśnie muzyka dla muzyków i hmm. oni nie mają innego klipu niż oni grający po prostu. I to pewnie live Jestem ogromnym fanem tego zespołu. Tak. Okej, okay. no, nie wiedziałem stary. Uh -huh. Ale oni też wiesz, jedną płytę wydali, nie? dawno temu i tyle. Nie wydają te single. No, wydają single, tak. ale wiesz, oni tam, no. e, stary, oni teraz w marcu grali e, chyba pod Patają gdzieś. Okay. Mieliśmy jechać na ich koncert, ale jechaliśmy na ślub na Pukecie naszych je, je. znajomych, Gison no. i Dana. Pozdrawiam. Pozdrawiam. E, również naszych. No. E, więc, e, więc nie udało się ich zobaczyć, ale myślę, że prędzej czy później się uda, ale w, wczoraj wrzucili nowy numer, chyba nazywa się Runaway. Mm -hmm. no, zaraz zobaczymy, zmiażdżycie. Nie, Nie no, oni też pomompują dalej to, to no, z tym Cory Wongiem, czy jak to nagrali ten no, uh -huh, uh -huh. cisną to i myślę, że to jest no, poza tym no, myśmy też z na znaczy myśmy, chłopcy moi nagrali wiesz, to Właśnie. Hendrik nagrywał baz dla ten czat. i w ogóle jest strasznie podobno odklejony gość, mega super, ale strasznie odklejony i taki... Tak, fajent, Leony. Taki weirdo po prostu. Z zaraz nie? zobaczysz, co gra na tym nowym utworze, to nie uwierzysz. Nie słyszałem jeszcze tym żeby... Naprawdę jeszcze okay. czegoś takiego nie słyszałeś. Zaraz no. e, reklamuję to no. mocno, ale Wam również polecam. No, Dirty loops. stary, obczejmy. No dobra, to chyba rapujemy to stary. To, to mhm. Życzymy powodzenia z planetami. Na pewno wszystkie linki do Spot i do wszystko wrzucimy w opisie, bo Spoko. Instagramów jakiś nie prowadzisz chyba za bardzo. Nie Nie, mamy, mamy Instagram. Macie. Spotify, Spoko. jest, no, jest wszystko... Facebook, jest YouTube. jest no. Wszystko podeślemy, polecamy te rzeczy, podwracamy serial Netflixa, polecamy. Okay, co ty mi sprzedałeś? Ty mi nowy sprzeda numer. Dirty nowy, no, 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 no. Dobra, Nazywa dobra. się Chyba Runaway. Chyba Run Dobra. <laughs> polecamy no to... Bangkok. Tak, polecamy Bangkok. Jak będziecie mieli pewnie pytania o Tajlandię, to też piszcie do kącia. Kądzie jest najlepszym, absolutnie tutaj. Znaczy, no, tyle ludzi już namówił na Tajlandię, że no, że, że niedługo to będzie więcej milionów jeszcze stary. No i co? Idziemy na miasto, dziękujemy naszym wspaniałym. Żonom i dziewczyną za pomoc w zorganizowaniu tego wszystkiego, wybraniu koszul czy takich tam i co, piona starych. Piona stary. Dzięki. <laughs> Dzięki. Dzięki Maciek. Hej.